A jesteście jeszcze po drugiej stronie komputera. Dzień dobry, ja mam na imię Teresa. Będę dzisiaj prowadziła dla Was webinar związany z aktywnościami offline, ale myślę, że nie tylko. Jeśli jesteście gdzieś tam z drugiej strony, to bardzo proszę, napiszcie, czy dobrze mnie słyszycie, czy faktycznie tam jesteście, czy wszystko dobrze widać. Będę się czuła spokojniejsza. Super. Myślę, że jeszcze obecnie, to tym bardziej dobra wiadomość. Myślę, że jeszcze jakieś 2 minutki pewnie będą potrzebne, żeby jeszcze część osób się zalogowała, bo pewnie gdzieś tam wpada po godzinie 9:00. I pewnie będą się gdzieś tam ujawniać w trakcie tej naszej obecności. Natomiast my będziemy sobie powolutku zaczynać. Skoro mnie słyszycie i widzicie, to znaczy, że już mogę być spokojna. Tym bardziej, że dzisiaj sobota, 9 rano. Zastanawiałam się, czy trudniej będzie rozpocząć webinar o tej godzinie niż te webinary wieczorne. A tu się okazuje, że chyba wieczór męczący, ale jednak tak w ferworze całego dnia to człowiek wpada już do działania, a tu 9 rano jest jednak dużym wymogiem. Jeśli nie macie nic przeciwko, bo widzę w większości tutaj na liście panie, i to jeszcze na dodatek dużo pań Agnieszek i dużo pań Elżbiet, jeśli nie macie nic przeciwko, żebym zwracała się do Was na ty, to będzie mi zdecydowanie łatwiej prowadzić webinar, bo jesteśmy koleżankami po fachu, więc w takiej grupie chciałabym, żebyśmy się czuły. Czy mogę do Was mówić na ty, czy jednak wolicie wersję formalną, oficjalną w sobotę o 9 rano? Super. Przyjmuję te głosy, które się tutaj pojawiają. Słuchajcie, dziewczyny, w takim razie będziemy sobie zaczynały. Na wstępie chciałabym, żebyście pamiętały, że w trakcie webinaru możecie oczywiście wrzucać pytania na czacie. Jeżeli coś się urodzi w Waszej głowie w trakcie słuchania informacji lub coś, co podam, będzie niejasne, będzie wymagało doprecyzowania, to zachęcam, żeby najlepiej na bieżąco te pytania wrzucać, bo będą one jednak płynnie wiązały się z wątkiem. Natomiast jeśli coś się pojawi po przerwach lub w trakcie albo jeszcze gdzieś tam później, to na samym końcu naszego webinaru będziemy miały taki czas, żeby zadawać pytania i naprawdę dowolnie, nie tylko o te aktywności, które pokazałam dzisiaj, ale także jeśli pojawiły się jakieś wątpliwości związane z zadaniami off, jeśli będę mogła coś wyjaśnić, to w miarę możliwości takich informacji Wam udzielę. Mam nadzieję, że będę mogła w tym zakresie pomóc. Natomiast jeśli umykałyby mi jakieś informacje, które znajdują się tam na czacie, to bardzo proszę, żebyście wrzucały kilkakrotnie. Mam nadzieję jednak, że uda mi się na bieżąco to wyłapywać. Dodatkowo na czacie będę wrzucała Wam linki do rzeczy, o których będę mówiła. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście otworzyły sobie albo przeglądarkę, albo na przykład plik tekstowy, w którym będziecie mogły sobie te linki wklejać, ponieważ one będą aktywne w trakcie trwania webinaru. Natomiast potem musiałybyście czekać do nagrania, bądź zawierzyć wszystko swojej pamięci i temu, że to była jakaś taka strona, ale może być ciężko. Więc zachęcam, żeby te linki, które Wam podrzucam, tym bardziej, że będą to linki bezpośrednio do stron, ale także do gotowych plików z zadaniami, żeby sobie to wszystko zapisywać, pobierać albo w formie linków w pliku tekstowym, albo w formie zakładek w przeglądarce, żebyście mogły sobie do tego wrócić i mieć już taki komplet materiałów do działania. Tym bardziej, że pewnie przed Wami jeszcze kilka zajęć offline'owych, bądź online'owych, bądź w ogóle zajęć jeszcze z dzieciakami. Natomiast przede wszystkim mam nadzieję, że dzisiejszy webinar troszkę podrzuci Wam jeszcze takich koncepcji, które można sobie przeglądnąć w najbliższym czasie. I witaj, Elu.
i który będzie zbierał Wam informacje i będzie taką dobrą inspiracją na mocny start we wrześniu chociażby z dzieciakami. Jeśli będziecie miały te same grupy, to myślę, że będzie to lekki powiew świeżości. Mam też wiedzę, że niektóre z tych zadań znacie, natomiast wiem też, że między poszczególnymi grupami szkoleniowymi były drobne rozbieżności w zakresie tematycznym, które realizowały się podczas szkoleń. Więc spróbowałam wybrać takie rzeczy, które możecie kojarzyć w troszkę, a chciałabym pokazać w troszkę odświeżonej wersji, bądź mogłyście widzieć, ale jeszcze nie do końca, na przykład stosowałyście z różnych przyczyn. Jeżeli coś się powtórzy, to proszę o wyrozumiałość, że w grupie mogą być osoby, które będą dopiero nabierały wiadomości na ten temat. W takim razie rozumiem, że możemy zaczynać i przystępować do działania. Ja wszystkim mamom, które tam sobie siedzą z drugiej strony, serdecznie dziękuję za obecność, że w takim ważnym dniu jednak ten poranek swój dzielą razem ze mną, a nie mamom również, że zechciały dzisiaj wstać, bo zapewne wy miałyście tą możliwość, że mogłyście pospać, w przeciwieństwie pewnie do naszych kochanych mam. Więc wszystkiego dobrego, dziewczyny, i zaczynamy działać. Temat, który zaplanowałam na dzisiaj, to Cody robi i inne gry do wykorzystywania podczas zajęć z kodowania. Jakbyście szybciutko mi wrzuciły na czacie, kto nie zna Cody robi, kto nie zna. O, widzicie, czyli jednak moje założenie hipotetyczne, że pojawią się takie osoby, było dość słuszne. To w takim razie tą pierwszą część webinaru poświęcimy sobie na właśnie między innymi na Cody Robi. Słuchajcie, Cody Robi to jest taka gra. Cody Robi to jest taka gra karciana, która została stworzona w ramach takiej akcji, która nazywa się Code Week. Code Week odbywa się jesienią w całym świecie. Jest to taki tydzień, w którym rejestruje się różnego rodzaju inicjatywy. Akurat Polska miała w tamtym roku drugie miejsce na świecie pod kątem zarejestrowanych inicjatyw, więc zachęcam, żebyście o Code Week również sobie poczytały jako o inicjatywie, bo już będziecie co nieco na ten temat wiedziały i być może wasze wydarzenia również uda się już jesienią zarejestrować w ramach tej akcji. Ja właśnie parę lat temu w jednym z miejsc we Włoszech, jeśli się nie mylę, stworzono w ramach tej akcji grę Cody Robi. Gra Cody Robi na ten moment jest dostępna w wersji otwartej, dostępnej na wolnej licencji do wykorzystywania podczas zajęć. Za chwileczkę dostaniecie ode mnie link, więc będziecie sobie mogły otworzyć bezpośrednio u siebie stronę. On już został, Cody Robi już zostało podlinkowane nawet na polskich stronach, bo początkowo było tak, że tak naprawdę można je było znaleźć gdzieś na stronach włoskich z jakąś tam dopiską, z jakimś dopiskiem, czym jest ta gra. Natomiast tak naprawdę brakowało takiej konstruktywnej informacji w ogóle, do czego ta gra służy. Dodatkowo strona, którą wrzucę, być może będzie dla Was też taką ciekawą inspiracją, bo poza Cody Robi można tam znaleźć naprawdę sporo gotowych materiałów w jednym zebranym miejscu, więc warto w ogóle tą stronę przeglądać nie tylko w zakresie zakładki Cody Robi. Wrzuciłam na czat link. Proszę, żebyście weszły sobie na tą stronę. Ja sobie też już za chwileczkę przerzucę, żebyśmy miały ten sam widok tego, co się dzieje. Natomiast chwila dla Was, żebyście skopiowały link, weszły sobie przez przeglądarkę i zapisały go sobie.
Mam nadzieję, że się udało. No dobra, to ja pokażę to na stronie. Znowu widok. Ja w trakcie webinaru będę się troszkę przełączać między prezentacją a moim komputerem, żeby też lepiej pokazywać Wam to, co będziemy robić. Będzie cały czas aktywny, natomiast czasem mam problem z umiejscowieniem się w kamerze, więc jakbym zaginęła w akcji, to się nie martwcie, bo wracam. Dziewczyny, zakładam, że otwarte. Takie rzeczy można zrobić. Słuchajcie, powinnyście mieć taką stronę. Taką stronę, kod robi w formie gry karcianej. I kiedy zejdziecie na dół, mamy taką opcję wydrukuj i zagraj. Wydrukuj i zagraj. Klikamy sobie na opcję pobierz materiały do wydruku i wtedy w zakładce powinien Wam się otworzyć plik PDF. Dzisiaj będzie kilka rzeczy wrzuconych w formie pliku PDF, dlatego kiedy klikniecie sobie z prawej strony na pobierz, warto sobie jakiś folderek na pulpicie bądź pulpit. Nie wiem, jak wy generujecie pulpit, ale ja bardzo długo działam na takiej przestrzeni, dopóki na pulpicie się nie skończy miejsce na ikonki. Wstyd się przyznać, no ale tak to bywa w świecie kobiet. Dlatego zachęcam Was, żebyście od razu te PDF-y, które są plikami bezpośrednimi do wydruku, zapisywały sobie. Bo można sobie od razu kliknąć i zapisać sobie w dokumencie, który macie, bądź na pulpicie. On będzie się pięknie zapisywał w formie pliku PDF i będzie już u Was dostępny później na dysku do oddzielenia. O, właśnie, będzie się otwierał osobno w Adobe Reader. Dziewczyny, czy mamy kod iRobi? Super. Ok. Słuchajcie, ja nie ukrywam, że kod iRobi poznałam przy okazji też szukania informacji na temat kodowania już parę lat temu. Może powiem o tym później. Słuchajcie, na wstępie do kod iRobi mamy taką informację. Jestem robotem i potrzebuję Twojej pomocy. Pracuję w fabryce zabawek. Razem z moim kolegą pakujemy i wysyłamy gotowe zabawki do sklepów. Dzięki nam półki wypełniają się lalkami, pluszowymi misiami i samochodami, dając wiele radości dzieciom. Tę pracę może wykonywać jednocześnie tylko jeden robot. Każdy z nas uwielbia moment, gdy zabawki opuszczają fabrykę, by w końcu trafić do dzieci. Dzisiaj zdecydowaliśmy, że wysyłkę wykona ten z nas, któremu uda się dogonić drugiego. Dodatkowo umówiliśmy się, że możemy ustawić przeszkody. Proszę, zaprogramuj moje ruchy tak, bym dogonił drugiego robota. Pomóż mi wygrać. I muszę Wam powiedzieć, że ta instrukcja jest wprost świetna, dlatego że ona wprowadza takie bardzo pozytywne nacechowanie tej gry. Ja, kiedy pierwszy raz zaczynałam grać z Kodzi Robi, to troszkę niefortunnie myślałam, że to jest tak, że robot ma złapać drugiego robota. A jak pewnie domyślacie się, użycie nieprawidłowych słów w trakcie podawania tej instrukcji dzieciakom na zasadzie, a ten robot ma złapać drugiego, ma go zaatakować, bądź coś jeszcze innego, generuje od razu u dzieciaków taką potrzebę niepotrzebnej rywalizacji tak naprawdę w kontekście tej gry, ponieważ naszym celem nie jest docelowo to, żeby któryś złapał go szybciej, tylko żeby dzieciaki odpowiednio zaplanowały trasę i zaplanowały skrypt, użyły skrypt taki, aby osiągnąć swój cel. I to ma być kluczem do całej sprawy i do zwycięstwa, a nie do końca to, kto to zrobi szybciej. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby wprowadzając grę Kodzi Robi, korzystać z tego wprowadzenia, bo ono jest nacechowane pozytywnie i unikniemy sytuacji, w której robot atakuje drugiego robota, bądź będzie go zjadał, bądź będzie się działo coś innego. Tym bardziej, że pewnie pracując z robotami, zauważyłyście, że dzieci mają troszkę takie, nie chcę powiedzieć negatywne, ale wyobrażenie robotów troszkę jako maszyn raczej do robienia krzywdy niż do tego, żeby działał dobrze. I wydaje mi się, że naszą rolą jest odczarowywanie tego pojęcia robota. Jednak w kontekście tego, że to jest określone narzędzie,
sprzęt do tego, żeby nam życie ułatwić, a nie żeby w jakikolwiek sposób wyrządzać komuś krzywdę. Dlatego ta instrukcja pod tym kątem jest naprawdę świetna i dograna. W zestawie do gry mamy karty w trzech kolorach, karty zielone, to są karty krok do przodu i karty skrętów. Pewnie pamiętacie, że w trakcie działań, kiedy planujemy ruch na macie dziecka bądź jakiegokolwiek innego obiektu, który ma jednak orientację wynikającą z tego, że patrzy oczami, powinniśmy zaplanować ten ruch tak, żeby uwzględniać jego obroty, ponieważ ruch w prawo bez obrotu u dziecka po prostu będzie przesunięciem tak jakby po prostu w prawą stronę, a nie obroty, który wykona. Dlatego gra Cody Robi właśnie na tym bazuje, że na danym polu, którym stajesz, jeśli chcesz, żeby twój robot się obrócił, musi najpierw ten obrót wykonać, a dopiero potem kieruje się do przodu, czyli tam, gdzie kierują go oczy. Dlatego poza kartami, które są tutaj, dodatkowo taka informacja, w przypadku kart zielonych to tu nie ma zwykle większej trudności, natomiast w przypadku kart obrotu, karty żółtej, karty czerwonej, czasem bywa tak, że mamy problem z odnalezieniem, no, gdzie jest punkt odniesienia tej karty, dlatego warto pamiętać, że na dole jest taki napisik Cody Robi, który mówi nam, że to jest dół karty, czyli karty żółte będą w lewo, a karty czerwone będą w prawo. Tych kart jest wyliczona liczba, warto o tym pamiętać, ponieważ czasami jest tak, że łączymy zestawy i potem jak połączymy zestawy, to okazuje się, że mamy za dużo kart danego rodzaju i ta troszkę zmienia dynamikę, więc oczywiście jedna karta w jedną lub drugą nie stanowi dużego problemu, niemniej jednak warto pamiętać o tym, żeby mieć względnie tą liczbę kart, która jest tutaj zaplanowana w zestawie. I do tego mamy planszę. Plansze w układzie 5x5 i te szare pola to są właśnie te przeszkody, które można ustawić w trakcie gry. Natomiast nie jest to element obowiązkowy. Ja na przykład, kiedy wydrukowałam sobie planszę do Cody Robi, to w ogóle zalaminowałam te plansze i ja po tych planszach piszę, więc zaznaczam sobie dodatkowe elementy i na przykład te pola, na których nie można się zatrzymać, po prostu koloruję sobie suchościeralnym pisakiem. Jest to dla mnie szybsze i łatwiejsze, no a poza tym daje możliwość także, żeby te pola nie były tylko tymi, które trzeba ominąć, ale również tymi, na których trzeba w określonej sytuacji stanąć, aby na przykład zebrać punkty. No i na dole mamy roboty. Roboty są w różnej kolorystyce. No i zwróćcie uwagę, że one mają takie wymowne oczęta, którymi namiętnie mogą na siebie patrzeć. Natomiast to jest też istotne, żeby dzieciom powiedzieć, że te roboty kierują się w tą stronę, w którą patrzą. Dlatego, kiedy weźmiemy sobie takiego robocika, na przykład zielonego, ustawimy go sobie tutaj, dokładnie tak jak on stał tu, to on, kierując się prosto, będzie szedł w tą stronę. Kiedy będziemy chciały, żeby obrócił się w lewo, obróci się i będzie szedł tutaj. Natomiast zwróćcie uwagę, że obrót będzie wykonywany dokładnie na tym samym miejscu, w którym stał. Dlatego, że obrót jest jednocześnie wykonywany w tym samym punkcie, w którym robocik stoi. Nie jest tak, że jak obrót lewo wykonujemy, to jednocześnie przechodzimy krok w lewo. I teraz, dlaczego zaczynam od tej gry? Dlatego, że założenia Cody Robi są na tyle przyjemne, że to jest taka gra, którą warto sobie z dzieciakami wprowadzić na macie w wersji na żywym dziecku. Dlatego, że wtedy dużo łatwiej wytłumaczyć dzieciom mechanizm obrotów. Kiedy dzieciaki, szczególnie te młodsze, klasy pierwsze, czasem jeszcze klasy drugie, mają problem z orientacją prawo-lewo, to wykonanie tego na wersji papierowej może być początkowo dość trudne. Dlatego ja zachęcam zawsze do tego, żeby Cody Robi robić w wersji w pierwszej kolejności w wersji dywanowej. No ale możecie powiedzieć, plansza bądź mata jest 10x10, w związku z tym to jest bardzo dużo pól. Tak, jest bardzo dużo pól, macie rację, natomiast to tak naprawdę nie jest duży kłopot, ale zawsze plansza nie musi być matą. Możecie rozłożyć po prostu 25 kartek, po których dzieci będą chodzić. Ja wykorzystuję też takie
dywaniki, wycieraczki, które zakupiłam w jakimś sklepie takim ze sprzętem domowym. IKEA też ma takie wycieraczki. I taką wycieraczkę do wycierania butów przecięłam na pół i po prostu rozkładam 25 dywaników. Zresztą to jest takie dobre rozwiązanie, bo na tym można spokojnie działać podczas zajęć. Jest to wygodne do rozłożenia, no i nie mnie się tak jak kartki. Ale oczywiście kartki zalaminowane, bądź jeszcze tak sobie myślę, takie kółeczka jak na sali gimnastycznej, takie kółka do rzucania. One też się sprawdzą do tego, żeby taką planszę sobie zrobić, więc wykorzystujemy to, co mamy na stanie w danym miejscu w szkole, żeby sobie taką planszę rozłożyć. Układamy sobie wtedy układ 25 na 5 i tym sposobem tworzy nam się plansza taka, jak do Cody robi. I naszymi pionkami są dzieci. Zaczynamy zwykle grę od dwóch pionków, ale oczywiście można grać w wersji 5. Natomiast ja nie ukrywam, że to jest niezwykle trudne, żeby zagrać sobie od razu w tą wersję na 5 osób, bo te ruchy się dublują i bez dobrego zrozumienia jednak może narobić się troszkę embarazu, więc ja uważam, że optymalnie na początku jest grać w dwie osoby. No ale przejdźmy do tego, jak grać, bo są jeszcze jakieś karty. No więc tak, każdy uczestnik, który jest w grze, czyli jeśli grają dwie osoby, to dwie, jeśli trzy, to trzy, losuje sobie ze stosiku potasowanych kart pięć kart. Dziewczyny, pamiętamy o tym, że zawsze w trakcie rozpoczynania planowania ruchu dziecko ma mieć pięć kart. I teraz jak to wygląda? Dziecko wyciąga swoje karty i planuje ruch swojego robota. Jeśli już sobie tutaj przerzucę jeszcze coś. Słuchajcie, jeżeli mamy, dajcie mi chwileczkę, sobie tutaj tylko wrzucę dla Was Cody robi, żebym Wam mogła tutaj co nieco popisać po tej prezentacji. Jeśli będziemy mieli robocika, czy robota, czy w zależności od tego, jak nazwiemy. Oczywiście możemy też grać zwykłymi pionkami, to też może nieco ułatwić. Troszkę powiem. Tylko niech mi się tutaj załaduje, jak Cody robi. Mamy wylosowane pięć kart. I teraz w tych kartach możemy wylosować, tak jak wypadnie, pięć kart zielonych. Może się okazać, że mamy same obroty. Może się okazać, że mamy obroty tylko w prawo. Może się okazać, że mamy tylko krok do przodu. Dlatego musimy zaplanować ten ruch tak, żeby szybko zbliżyć się do naszego partnera. I teraz pada bardzo często takie pytanie, ale co to znaczy zbliżyć do tego robota obok? Co to znaczy? Czy to jest tak, że jeżeli staniemy oczami do siebie, czyli na przykład robocik czerwony będzie tu, tak, no patrz, żółty, będzie tu, to oni się już spotkali. Oczywiście zakładamy, że ten ma tu oczy, a ten ma oczy tu. Czy oni się już spotkali, czy oni muszą wejść na to pole, na którym stoją jednocześnie? Tak naprawdę to jest kwestia tego, co ustalicie z dziećmi na początku. Ja wolę osobiście wersję tą. Ona jest dość przejrzysta i nie ma tego, że one gdzieś tam muszą na siebie wskakiwać. Zresztą na macie później, jak gracie, no albo jak gracie z dzieciakami, to siłą rzeczy dzieci na siebie wskakiwać nie będą. No, może i będą tacy, którzy będą mieli taką potrzebę. Niemniej jednak myślę, że można tego uniknąć. W związku z tym, jeżeli będziecie miały taką sytuację, że będziemy planować ruch na przykład naszego robocika czerwonego i wyłożymy trzy karty zielone i kartę żółtą, czyli obrót w lewo, to on wykona sobie taki ruch. Pójdzie sobie 1, 2, 3, będzie tutaj i wykona obrót na tym polu w lewo, czyli będzie stał nadal tutaj, ale będzie się patrzył w tą stronę. Tak? To będzie ten ruch. Zwróćcie uwagę, że wykorzystałam cztery karty, a miałam pięć, bo właśnie zasada jest taka, że możesz wykorzystać jedną, dwie, trzy, cztery lub pięć. Nie musi być zawsze pięć. Wykorzystujesz taką liczbę kart,
żeby zaplanować odpowiednio ruch. Ja mówię jeszcze dzieciakom tak, że zależy mi, żeby wykładając karty i skrypt pokazały dokładnie, co robią. Troszkę to robię z premedytacją, dlatego że zobaczycie, jak gracie, to nagle dzieci w momencie, kiedy wykonują ten ruch, uświadamiają sobie, a jeszcze mogę coś zamienić, a jeszcze coś się dzieje. I niestety ta druga strona jest trochę rozgoryczona, bo jednak ten element, kiedy ktoś się zakręci, jest szansą na to, żeby ta druga się wybroniła. Dlatego ja zawsze proszę, żeby ułożyły karty, z których będą korzystały i od razu pokazały te karty, na których będą działać i zaplanowały ruch. Natomiast tu też kwestia wyczucia tak naprawdę zespołu i tego, czy dzieciaki sobie z taką formą poradzą. No i w tej sytuacji, kiedy zaplanowaliśmy ten ruch, osoba wyłożyła cztery karty i wtedy swoje karty przywraca do talii, natomiast dobiera sobie cztery nowe karty, tak żeby znowu mieć ich 5. W tym czasie druga osoba, która będzie ruszać, na przykład staje tutaj, ponieważ zapomniałam to powiedzieć, kiedy ustawiamy sobie roboty, to mówimy dzieciom, że mają sobie je ułożyć tak, jak chcą i jak im odpowiada i tam, gdzie chcą w danym miejscu się znajdować, tam układają swojego robota i dokładnie tak samo planujemy ten punkt dzieciakom w momencie, kiedy działamy na macie. No i ta osoba na przykład będzie miała same klocki, same karty ruchu do przodu, będzie miała 5 zielonych strzałek, no więc uzna, że troszkę utrudni swojemu rywalowi dojście do celu, więc ona wykorzysta, może wykorzystać, słuchajcie, zwróćcie uwagę, ile ruchów może wykorzystać ze swoich 5 kart. Jeżeli ma 5 zielonych strzałek, to ile ruchów może wykonać? Ja zaraz do Was wrócę, zastanówcie się, wyciągnę tylko karty, żeby to jeszcze pokazać. Czy już wiecie, ile ruchów może wykonać żółty robot? Jeśli ma 5 zielonych i chce wykorzystać maksymalnie dużą liczbę, maksymalny zasób swoich kart. No ktoś wylosował sobie taki układ. Dzień dobry, witaj Iza. Jeśli będziesz miała pytania na bieżąco, to dawaj znać. Słuchajcie, wylosował sobie 5 kart, żółty. Uznał, że co nieco utrudnia, chce się pozbyć kart, no bo ile można żyć z takimi zielonymi kartami, to ile ruchów może wykonać żółty, jeżeli patrzy na dół naszej planszy, żeby pozbyć się maksymalnie największej liczby kart. Świetnie, Ela, 4. Więc wyłoży te 4 karty, ułoży je przed sobą. Dziewczyny, od lewej do prawej wykładamy sobie te karty, tak jak piszemy, wyłoży te karty i zaplanuje ten ruch, czyli przesunie się 1, 2, 3, 4 i uwaga, on będzie nadal spoglądał tutaj. To jest też istotne, bo czasami dzieciaki robią tak, te moje robociki, słuchajcie, widać, czasami robią tak, że myślą, że jak się ustawiły w taki sposób, to już się poznali. Więc ja pytam zawsze, czy zaczynają znajomość od głaskania kogoś po plecach, ponieważ wydaje mi się, że chyba nie do końca. Czasem bywa tak, że stoją w ogóle do siebie odwróceni plecami, więc pytam, w jaki sposób się ze sobą skomunikowali i czy ty jesteś pewien, że ten robot faktycznie jest z drugiej strony. Dlatego zależy nam na tym wariancie, kiedy one patrzą jednak na siebie w trakcie gry, no a w tym momencie jednego robocika mam ułożonego na dole, tak? No może jeszcze kolory dobiorę, bo mam żółtego, słuchajcie. Więc jeden żółty sobie stoi tu, a ten czerwony w sumie jest... No słuchajcie, ciężko jest mi go odwrócić, bo wiecie, bo to jest w odbiciu lustrzanym, słuchajcie. Więc on sobie w ogóle gdzieś stoi, tak by to formalnie wyglądało. Wiecie, to się muszę nagimnastykować. Więc tak naprawdę musimy pamiętać o tym, żeby je odpowiednio obracać w trakcie działania, no i żeby nie tylko one stanęły gdzieś tam obok siebie w tym układzie. No i gramy, 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 gramy. Tyle kart, ile wyłożyliśmy, dobieramy nowe karty, tak żeby za każdym razem tych kart mieć w trakcie gry 5, więc oczywiście do flosiku wracają nam pozostałe karty, z których korzystamy. Ja tak na marginesie swoje karty, kiedy przygotowywałam je pierwszy raz, wydrukowałam sobie i zalaminowałam w takich małych foliach,
Trochę było z tym roboty, bo wydrukowałam kartę i wkładałam do takiej małej folii, ona w oryginale była już mała, i laminowałam każdą kartę. No muszę Wam powiedzieć, że roboty okrutnie dużo, niemniej jednak karty są nieśmiertelne, więc gram już nimi parę lat i po prostu nic się z nimi nie dzieje. Więc jeśli macie takie możliwości, żeby sobie laminować jakieś rzeczy, to zachęcam, bo faktycznie te karty się stają po prostu nie do wykończenia. I teraz może się tak okazać, że w trakcie ruchów kart osoba nie jest w stanie wykonać żadnego ruchu. No bo nasz robot żółty może tam sobie stać, patrzy sobie biedny w ścianę i losujesz kolejne karty, a tam znowu krok do przodu. No i tak naprawdę zwróćcie uwagę, że w instrukcji, która jest tutaj, tak? Mamy tylko informację, że mamy zaprogramować robota, że możemy wymieniać karty. I teraz tak, dowolne trzy karty. I mamy informację, w swoim ruchu gracz może wymienić dowolne trzy karty, nie mniej, nie więcej, trzymane w ręce na trzy karty ze stosu. I ja traktuję to tak, że jeżeli nie ma tego ruchu, to tak jakby tym ruchem jest ta wymiana kart. Czyli on się nie zmienia, ale może te karty wymienić, ale zwróćcie uwagę, że już maksymalnie trzy. Więc jest tutaj opcja, żeby wybrnąć z tej sytuacji. Tym bardziej, jeśli Wam się pomieszają karty z różnych talii, to niestety takie sytuacje czasem mają miejsce. Natomiast naszym celem jest to, żeby uczniowie dostrzegli, że planujemy pewną sekwencję ruchów, że czasami przeoczenie tego, że ta druga osoba może wykonać jakiś ruch wcześniej, może poskutkować tym, że nasz genialny plan niestety runie. No i dodatkowo chodzi nam o utrwalenie jednak tej orientacji przestrzennej i obrotów. Czy zauważyłyście u dzieciaków, jak idzie kwestia planowania obrotów u dzieci? Czy miałyście podczas swoich zajęć takie aktywności, w których oczekiwałyście od dzieci wykonywania obrotów? Czy to idzie sprawnie, czy wymagało utrwalenia? Jakie są Wasze obserwacje? O, mój komputer się rusza, bo mój kot tutaj skacze, słuchajcie. Mylą. Halinka, a która klasa? Trzecia, no właśnie. I teraz w klasie trzeciej to już zwykle idzie. Natomiast w przypadku klasy pierwszej bywa różnie. Dlatego bez przerobienia tego jednak w wersji dywanowej jest to trochę trudne. To znaczy, ja zawsze się zastanawiam, czy po prostu chcemy na siłę pewne aktywności wrzucić, czy chcemy, żeby to w miarę płynnie przeszło. Zwróćcie uwagę, że potem pracując na aplikacjach już tabletowych bądź komputerowych, te umiejętności się pojawiają, bo one się pojawiają w Runmarko, one się pojawiają w Scratchu później, jeśli chodzi o obroty, więc takie rzeczy są w Lego, kiedy planujemy ruch tego robocika, który tam sobie jeździ, no to są rzeczy, które się muszą pojawić. Jeśli one nie pojawią się w mentalności dziecka w sposób praktyczny, czyli ono samo nie wie, co oznacza jego obrót w prawo, to przełożenie tego na komputer słusznie wydaje się mało realne. No i wtedy serwujemy sobie taką sytuację, w której chcemy, żeby dzieci popracowały przy komputerze, natomiast siłą rzeczy krew ich będzie zalewała, bo nie będą w stanie pewnych rzeczy ogarnąć, jeśli nie wiedzą, czym jest ruch w prawo. Dlatego Kodi Robi jest taką świetną przestrzenią do tego, żeby w wersji zabawowej, słuchajcie, muszę poprawić te moje słuchawki, słuchajcie, żeby w wersji zabawowej jednak dzieciakom umożliwić wyjaśnienie tego i przerobienie tego w wersji praktycznej. Dlatego Mata stwarza zdecydowanie taką przestrzeń i Kodi Robi na to pozwala. Kodi Robi jest idealną grą do tego, żeby przełożyć ją na macie. Jeżeli działacie na macie, możecie też pokusić się o to, żeby początkowo w ogóle zrobić to ćwiczenie bez kart.
karty wprowadzają element losowy, który się dzieje i tak jakby wymuszają pewną formę aktywności, wymuszają pewien ruch. Natomiast wy możecie zaplanować to tak, że w trakcie zabawy, wprowadzając grę Kodirobi, ustawiacie sobie na macie punkt, do którego dziecko ma dojść, po prostu. I proponujecie dzieciom, aby doprowadziły do punktu takiego i takiego, zebrało określony element z maty, tak żeby w ogóle to sobie przećwiczyły. Ale ja myślę, że wy to doskonale wiecie i wiecie, że takie umiejętności powinny być ćwiczone jak najczęściej, żeby dzieciaki sobie z tym dobrze i sprawnie radziły, bo to pozwala na płynne przejście do online'u, który będzie się później tworzył. Dlatego wydaje mi się, że ta gra Kodirobi to jest taki must have, tym bardziej, że pozwala naprawdę na spory zasób modyfikacji, które można poczynić, o czym będę Wam za chwileczkę chciała powiedzieć. Tylko powiedzcie mi, czy sama struktura gry, zasady tej gry są dla Was jasne? Wy w instrukcji macie podane, że kiedy wejdzie na pole drugiego robota, no tak jak mówię, w momencie, kiedy działamy z dzieciakami, może to wygenerować różne emocje, natomiast to jest kwestia tylko tego, co podacie dzieciakom. Jasne, świetnie, świetnie. To ja w takim razie pokażę Wam, co jeszcze ja robię z tą grą i jak ja sobie to, słuchajcie, modyfikuję. Oj, rzuciłam sobie znowu. Ponieważ w momencie, kiedy mamy już, tak jak Hanika mówi, klasę trzecią, no to w pewnym momencie ta gra, nie chcę powiedzieć, że stanie się nużąca, natomiast będzie już w jakimś stopniu oczywista. Poza tym zachęcam Was do tego, żeby w trakcie, kiedy dzieciaki wykonują te obroty, jak najczęściej rzucać informacje o tym, że to jest obrót o 90 stopni, czasem o 180 stopni, o 207, ponieważ to pozwala dzieciakom się oswoić już z taką nomenklaturą, która się pojawi i dalej. Potem te kąty i ten obrót już nie jest taką magiczną sferą. Tym bardziej, że jeśli działałyście w Scratchu dużym, to faktycznie te kąty w trakcie obrotów bądź na Code.org pojawiają się już. Więc im częściej w takiej mowie potocznej i w codziennym kontakcie z dzieciakami wrzucicie taką informację, tym łatwiej później dzieciakom będzie się w tym odnaleźć. Co ja jeszcze robię z Kodirobi? Słuchajcie, jeżeli mam dzieci takie, które motorycznie troszkę mi działają kiepsko, bądź mają jeszcze problem z wyobrażeniem sobie jednak tej orientacji, gdzie co się dzieje w prawo i lewo, to po prostu do gry na planszach wykorzystuję pionki. Akurat te są zrobione z takich plastikowych kieliszków, nie boję się tego powiedzieć. Mają przyklejone różne stworki, różne ludziki, do tego, żeby łatwiej było dzieciom manipulować. Natomiast oczywiście możecie sobie wykorzystać pionki, które macie w normalnych grach. Natomiast przy dzieciakach, które będą miały problem z wykonaniem tego obrotu na płaszczyźnie, to może być też dobra próba. Natomiast dodatkowo możecie modyfikować sobie planszę. Ja przygotowałam sobie taką planszę z działaniami do dzielenia i dodatkowo, kiedy uczeń przechodził przez trasę, musiał podawać kolejne wyniki. Oczywiście w przypadku gry, gdzie na przykład macie 25 uczniów, tak jak mam ja, i wszyscy grają w parach, co daje nam 12 duetów plus ewentualnie trójkę, zweryfikowanie, czy policzyli wszystko dobrze, jest niezwykle trudne. Natomiast zawsze wtedy można zaryzykować, żeby grać w wersji więcej osób w danym zespole. Można sobie też takiego strażnika tabliczki posadzić dodatkowo, jako osobę nieaktywnie grającą, natomiast pilnującą zasad w grupie. No i oczywiście można wykorzystywać te zadania podczas terapii, a także podczas rewalidacji indywidualnej, bo mam świadomość, że bardzo często również poza rolą nauczyciela w klasie, w klasach 1-3, sprawujecie opiekę na świetlicy, prowadzicie zajęcia indywidualne, więc to może być taka ciekawa modyfikacja do tego, żeby przećwiczyć coś przy okazji, przy założeniu, że dzieciaki poznały już w jakimś stopniu strukturę, w której są osadzone. Dlatego te plansze, które wykorzystujecie, można sobie właśnie w taki sposób modyfikować. Ta kostka, którą ja tam mam, ma skręt w prawo i ma strzałki do przodu, czyli troszkę zmienia się dynamika gry, bo nie wykonujemy jednocześnie 5 ruchów, natomiast poruszamy się po prostu po tej plansze, żeby zaplanować ruch. O tym, jak sobie przygotowywać różnego rodzaju kostki do zajęć, powiem nieco później. Natomiast wydaje mi się, że może to być ciekawa odmiana
zmiana tej gry. Gramy jeszcze na wersję ortograficzną, czyli na polach mamy RZ, rzut z kropką i dodatkowo szukamy sobie słów, które się odnajdują. Więc tak jakby mechanizm z Codirobi przenosimy sobie na różne warianty w codziennym działaniu. Czy przychodzi Wam do głowy jeszcze jakaś opcja, którą można sobie wrzucić i zaplanować właśnie pod kątem mechanizmów z Codirobi, ale tego, że można sobie to nieco, nie powiem, utrudnić, ale zmodyfikować. Czy coś Wam przychodzi do głowy? Jeśli tylko coś tam się gdzieś pojawiło, to wrzucajcie pomysły, bo będziemy sobie taką kopalnię informacji zbierać, bo czasami jeden umysł na wszystko nie wpadnie, a nawet na pewno nie wpadnie. Tak na marginesie macie bardzo sprzyjający numer NUTS-u. Mówię to na każdym webinarze, są NUTS-y, które mają numer na przykład 50 ileś i te 17 ładnie wyglądają w waszych loginach. Czyli dzielenie liczby, utrwalanie liczb w zakresie pierwszej dziesiątki. Można zrobić tak, że gracie po planszy i na przykład macie 6, 5, 4 i hasłem dostępu będzie podanie liczby, którą trzeba dodać, żeby było 10 w przypadku klas pierwszych na przykład. O, widzę, że coś piszecie. Ok. Słuchajcie, jeszcze oczywiście grając na dużej mapie, możecie te pola zaplanować tak, żeby były pola punktowe. Więc ja bawiłam się z dzieciakami w ramach u skreczowych urodzin tak, że na macie rozkładaliśmy koty i dodatkowo planując trasę, zależało nam, żeby zebrać jak najwięcej tych kotów i w momencie, kiedy witałeś się z tym drugim kolegą, przekazywałeś mu w darze to, co zebrałeś, więc byliśmy ciekawi, który robot zbierze jak największą liczbę kotów. No i plansza wtedy mata 10 na 10, jednak daje spore pole do manewru, bo to jest jednak 100 pól, a nie 25, więc to jest całkowicie inna przestrzeń do gry, więc możecie to zaplanować również w taki sposób, że na macie są właśnie pola takie funkcyjne, ciekawe, które będą dodatkowym uatrakcyjnieniem, więc nie dość, że wy musicie od dzieci troszkę zastanowienia się nad swoim ruchem, popatrzenia na ruch kolegi, to jeszcze dodatkowo coś tam się na tej macie dzieje, co trzeba zebrać, więc macie tyle bloczków w swoich matach, które można w taki sposób zaplanować, wpleść w ciekawą fabułę tematyczną, bo akurat rozmawiacie o owocach, kolorach, o tym, co się dzieje, że wydaje mi się, że poznanie mechanizmu Codirobi jest takim niespożytym potencjałem do tego, żeby z dzieciakami zadziałać, a dodatkowym atutem posiadania gry Codirobi jest to, że te karty, które macie, możecie wykorzystywać również do innych aktywności, ponieważ wtedy nie musicie działać na macie dłużej, ale mając małą matę bądź kratownicę, dzieci mogą wykorzystywać te karty do planowania ruchu podczas zajęć przy ławeczce, gdzie będzie to robione w mniejszych grupach, gdzie będziecie Wam łatwiej zweryfikować, czy faktycznie poszczególne grupy dzieci załapały mechanizm obrotu bądź tworzenia skryptu, który się pojawia. Więc te karty to jest takie gotowe narzędzie do wykorzystywania w różnych aktywnościach. Ciekawie, ładnie wydane, sprytnie zrobione, więc myślę, że warto w taki zasób kart się wyposażyć. W tamtym roku w ramach właśnie Code Week część inicjatorów, które szybko się rejestrowały, otrzymywały pakiety Codirobi, więc warto w przyszłym roku się w tym zakresie odnaleźć, tym bardziej, że jest to materiał dostępny i do wykorzystania. Słuchajcie, wróćcie jeszcze na stronę koduj.gov.pl, czyli tą, na której znalazłyśmy Codirobi.
Tam na tej stronie, kiedy wejdziecie sobie w zakładkę Code Week, będzie można sobie poczytać o tym, jest ta inicjatywa, czym jest ta inicjatywa i na czym polega. Popatrzcie. Jeden tydzień, nawet trochę więcej, października, kiedy rejestrujemy inicjatywy, co się dzieje, można znaleźć wydarzenia w różnych szkołach. Rejestracja wydarzenia nie jest jakoś tam zabójczo trudna, jest dokładna podpowiedź, jak to zrobić. Tak, więc jest tych zasobów sporo. No i dodatkowo na tej stronie, poza opcją Code Week, i tu można znaleźć aktualne informacje, jeśli będzie chodziło o jesień 2018, jest zakładka Nauczyciel i tam również macie bazę scenariuszy, z której możecie korzystać podczas zajęć. Owszem, jest tu dużo, dużo rzeczy z klockami Lego, natomiast pewnie wiecie, że są szkoły, które mają określony zasób sprzętu, więc może warto przeglądnąć, zainspirować się, rzucić okiem, ewentualnie zastanowić się, co jeszcze można zaplanować. Bardzo często w tych scenariuszach są dobrze opracowane materiały filmowe do wykorzystania, które można sobie złapać. Więc to jest taka kolejna strona, na której można sobie pewne rzeczy wykorzystać. Jest też zakładka dla rodziców, więc kiedy chcecie zainspirować swoich rodziców lub dodatkowo im zaproponować jakąś stronę, w której mogą poszerzyć swoje informacje na temat tego, czym jest programowanie i co tak naprawdę z tymi swoimi dzieciakami robicie, to można takie narzędzie podpowiedzieć. Tu w scenariuszach przygód macie też podpowiedzianą publikację i tu warto sobie posłuchać tego wykładu Lindy Lucas. Linda Lucas to jest autorka książek dla dzieci. Któraś z Was miała w rękach książkę Hello Ruby? Hello Ruby. Nie. Słuchajcie, ja postaram się wrzucić dzisiaj parę propozycji takich rzeczy, które gdzieś są w formie papierowej, gotowej, dostępne. Mam nadzieję, że nikt nie będzie miał do mnie żalu, że tak pokazuję. Natomiast no, staram się wrzucać te rzeczy, które wiem, że są wartościowe. Słuchajcie, Hello Ruby, programowanie dla dzieci, to jest taka książeczka, okay. Opowiadane są historie Ruby, takiej małej dziewczynki, która w codziennym życiu spotyka się z różnymi algorytmami, zasadami, odkrywa pewne prawidłowości, dlatego ta publikacja jest o tyle ciekawa, że w formie książkowej, czyli jakby nie było literackiej, przedstawia różne historie o tym, co się dzieje i dodatkowo wprowadza pojęcia związane z programowaniem, ponieważ jest tu mowa o kierunkach, o zasadach, o warunkach i dodatkowo zaproponowane są różne ćwiczenia typu na przykład instrukcja mycia zębów i tego, na co w codziennym życiu trafiamy. Więc być może, kiedy pracujecie, szczególnie z klasą pierwszą, bądź czasami macie też zerówki, bo wiemy o tym, wprowadzenie tego w takiej formie, pewnego cyklu spotkań z Ruby, też może być atrakcyjne. W tym roku wyszła też druga część Hello Ruby, poznaj wnętrze komputera. I to jest taka opcja już dla starszych dzieciaków, dedykowana dla 5-9 tak naprawdę. O, właśnie, Ela, świetnie. Słuchajcie,
odnośnie tego, co można zrobić, co się pojawia. Ja zachęcam, teraz jest taki czas, żeby poprosić, czasem w bibliotekach jakieś środki się pojawiają, planujecie zakup lektur na przykład na kolejne lata w związku z modyfikującym się kanonem, to zachęcam do tego, żeby podpowiedzieć pani w bibliotece, że taką publikację możecie sobie zakupić do biblioteki, bo wystarczy wam jedna tak naprawdę do wykorzystywania, czyli Hello Ruby pierwsza i druga, jasna niebieska i ciemna niebieska. Jeśli macie gdzieś, jesteście zespołami szkół, to jest taka opcja na stronie Smyki Kodują, którą też warto sobie zapisać, Smyki Kodują, na pobranie takich pakietów dla szkół, ale wiem, że ta wysyłka jest w najbliższym czasie dość odległa, ale te materiały były bezpłatnie. Bezpłatnie, więc jeżeli sobie wejdziecie na Smyki Kodują, tylko od razu uczciwie ostrzegam, nie wiem, czy, bo strona jest stroną sprawdzoną, natomiast czasem mają tak, że coś się wyskakuje dodatkowo przy tym Smyki Kodują. Mój antywirus czasem blokuje tą stronę, więc podejrzewam, że coś tam się u nich jeszcze generuje. Natomiast na Smyki Kodują również będziecie w stanie znaleźć gotowe scenariusze i podpowiedzi do takich codziennych działań. Smyki są dedykowane dla przedszkolaków. Natomiast tam są też ciekawie opracowane materiały do zajęć, z których warto korzystać. Ja pokażę później, jak między innymi część z tych materiałów wykorzystywałam podczas swoich zajęć. Natomiast to jest też takie gotowe źródło informacji do wydruku, do zebrania, które warto sobie dopisać do swojej biblioteczki, do biblioteczki stron. Tym bardziej, że te strony, które dzisiaj polecam, mają dość dobry patronat i są naprawdę konkretnym materiałem, dość dobrze przemyślanym i można tam znaleźć sobie różnego rodzaju zakładki, filmiki o tym, co jeszcze można wykorzystać, więc jak będziemy sobie robić przerwę, to zachęcam, żeby sobie zaglądać na te strony i te informacje sobie pozbierać. Dziewczyny, czy do Kodi robi pytania? Ok, czyli zakładam, że opcja jasna. Myślicie, że do wykorzystania? W sensie brak, że nie macie w szkołach. No to słuchajcie, no to zdecydowanie zachęcić do zdobycia tego materiału. Tym bardziej, że one są pięknie wydane w grubych okładkach, więc jest to konkret. Cieszę się, że Kodi robi do wykorzystania. Ja też uważam, że niespożyty potencjał. Izak, lubią Kodi robi, czy lubią Hello Ruby? Kodi robi. Mhm. No słuchajcie, jest to taka sprawdzona opcja, tym bardziej jeśli na przykład jesteście przed wdrożeniem dzieciaków do pracy z robotami, dlatego że to może być taka ciekawa inspiracja do tego, żeby w ogóle o robotach porozmawiać. I cały czas powtarzam z takim pozytywnym nacechowaniem. Zachęcam do tego, żeby pokazywać dzieciom dobre oblicze robotów i tego, żeby jednak miały świadomość, że one ułatwiają tworzenie tych algorytmów i tego, co się z nimi dzieje. Ma przede wszystkim być podporą w naszym codziennym życiu, ponieważ nie wiem, jakie są wasze obserwacje, ale ja widzę, że dzieci naprawdę mają zdemonizowaną wizję robota, trochę wygenerowaną przez gry, troszkę wygenerowaną przez różnego rodzaju filmy, a nie do końca tak powinno być, bo robot w swoim założeniu w ogóle inną funkcję pełni. No ale myślę, że jak już mamy opcję, słuchajcie, do pogrania na macie, do pogrania w ławeczkach, do wykorzystania w codziennym życiu, no to myślę, że Kodi Robi jest zdecydowanie świetnym potencjałem i tak naprawdę dzisiejszy webinar będzie takim troszkę rozczłonkowaniem na części pierwsze poszczególnych gier i tego, co można wykorzystać, ponieważ będziecie miały ten komfort w przyszłym roku, że te aktywności będziecie sobie wplatać już w bardziej wyizolowanych opcjach i troszkę krótszych aktywnościach, więc wydaje mi się, że to będzie taka naprawdę ciekawa propozycja do wykorzystania podczas zajęć. Pewnie się domyślacie, że taką drugą sztandarową grą do wykorzystania jest Mucha.
Tutaj spodziewam się, że muchę zna większość. Czy jest ktoś, kto muchy nie zna? Poproszę Agę, jak się jeszcze ładnie komponujesz z muchą nazwiskowo. Okej. Okay. Tak mi się wydaje, że w Waszym przypadku większość z Was będzie muchę kojarzyła. Natomiast wrzucam Wam w załączniku link do artykułu, który się pojawił na blogu Super Belfood Mini, na blogu zamiast kserówki do muchy, gdzie można sobie jednocześnie pobrać gotowe plansze do muchy. Jak sobie wejdziecie na tą stronę, będziecie miały tam dokładnie opisane zasady gry w muchę i będziecie miały tam do pobrania plansze 3x3 oraz plansze 5x5. Struktura zabawy w muchę polega na tym, że mamy w kratownicy i teraz tak naprawdę ta liczba kratek tak naprawdę zależna jest od możliwości i wieku dzieci. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby objętość kratownicy sobie zdecydowanie poszerzać, bo to dodaje trochę fanu do tego wszystkiego. I teraz ja pokażę Wam, tylko przypomnę zasady muchy i pokażę Wam, jak można ją sobie modyfikować, żeby mogła się częściej pojawiać podczas zajęć edukacyjnych. Słuchajcie, ja zakładam, że już rzuciłyście okiem na stronę i że widzicie, jak wygląda plansza 3x3 i widzicie, jak wygląda plansza 5x5. Ale ja wiem, że mam do czynienia tutaj z w pełni zaawansowaną grupą, więc popatrzcie, jak ja zaplanowałam planszę. Plansza 3x3 i plansza 5x5 determinuje fajny układ, dlatego że mucha zawsze znajduje się na środku. W przypadku działania na kratownicy wygenerowanie środka już jest trudniejsze, bo nie da się tego zrobić. Natomiast w przypadku, kiedy macie drugą stronę maty, która jest 9x9, można grać w pełni na kolorowej stronie maty. Mucha, która znajduje się... Tak, dokładnie, Ola. Mucha, która znajduje się na środku, dokładnie ta mucha, która jest wykorzystana na zamiast kserówki, jest muchą na wolnych licencjach, słuchajcie, do pobrania z Pixabay, jako grafika housefly, czyli muchy, więc ją można sobie namierzyć w internecie. Ja muchę wrzuciłam w kratownicę, żeby móc sobie z Wami zagrać i żeby tym samym wytłumaczyć, przypomnieć szybciutko reguły. Osoba prowadząca podaje kierunki góra, dół, lewo, prawo. Rozumiemy pod tym górę, tu, dół, no i prawo i lewo. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że poruszamy się po przestrzeni maty, kartki, obrazka, a nie poruszamy się w górę, to znaczy, że ta mucha nie frunie nam nagle nad matę, a bywały takie rzeczy. I teraz dodatkowo, uwaga, mucha porusza się w sposób wirtualny, to znaczy, że nie ma pionka i ruchliwej muchy, którą przesuwamy, aczkolwiek wiem, że część z Was takie modyfikacje wprowadzała z tego względu, że miała bardzo małe dzieci i kiedy chciała pokazać dzieciom strukturę, to tak właśnie to robiła. Więc oczywiście jest to jak najbardziej słuszne, żeby dzieciakom ten ruch muchy pokazać. Natomiast mucha jest świetną, ogromna percepcję wzrokową i na skupienie. W związku z tym ta mucha się tak naprawdę nie rusza poza zakresem naszego, tak naprawdę naszej wyobraźni. Dlatego dzieci, wymagamy od dzieci w tym momencie, żeby się skupiły na muszę, którą widzą i wodząc wzrokiem zwracały uwagę na to, gdzie się znajdują. Kratownica daje nam ten plus, że jesteśmy w stanie określić, gdzie mucha nam wyląduje. Dlatego chciałabym, żebyście skupiły się na muszę, która znajduje się na polu E5. Ja podam informację, gdzie mucha sobie poleciała.
Jeśli wypadnę z planszy, to wołamy, w waszej sytuacji piszemy, wyszła. Natomiast jeśli po prostu zakończę podawanie instrukcji, to będę was prosiła, żebyście na czacie wpisały, gdzie znajduje się w tym momencie mucha. Wszystkie dziewczyny, które dopijają kawę lub robią sobie kanapkę, dobiegają do komputera. I uwaga, zaczyna. Mucha idzie w górę, w lewo, w górę, w prawo, prawo, w górę. Gdzie znajduje się mucha? F2. Dokładnie tutaj. Większość głosów na F2. Słuchajcie, no niezwykle trudno się skupić tak na tej kratownicy. Dlatego po pierwsze, kiedy zaczynamy pracować z dzieciakami, podajemy polecenia powoli i nie dublujemy poleceń, nie podajemy wielokrotności ruchu. Czyli nie podajemy 3 razy w górę, 2 razy w prawo, 1 raz w lewo, bo od razu wam się dzieciaki pogubią. Pamiętamy, że od nas zależy, czy dzieciaki polubią pewną aktywność, czy nie. Jeżeli na dzień dobry wrzucimy je na głęboką wodę, to niestety raczej nie będziemy miały grupy specjalnych aktywistów w trakcie działań, no bo jeżeli na dzień dobry to się okazało trudne, no to może być kiepsko. Taka rzecz, którą należy dzieciom przypomnieć, to jest taka, że w momencie, kiedy podajemy nowy skrypt, to mucha wraca do punktu startu, czyli ona wraca na to pole E5 w tej sytuacji. Natomiast tak naprawdę nie ma żadnych przeszkód, żeby muchę kłaść w różnych polach kratownicy, tylko pamiętać, gdzie ona się odnalazła. Spróbujmy jeszcze raz. Gotowe? Zaczynamy. Prawo, 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 w dół, w lewo. Gdzie znajduje się mucha? Jest, teraz słuchajcie, praktycznie bezbłędnie. Dziewczyny, pamiętajcie, żeby, tak, jesteśmy na polu G7, taką mam tylko małą dygresję. Pamiętajcie, kiedy podajecie dzieciakom współrzędne, żeby pamiętać o tym, że w pierwszej kolejności podajemy litery, a potem podajemy cyfry. Dlatego, że kiedy dzieciaki będą pracowały później w Excelu, to kiedy będą podawały współrzędne do odczytywania elementów z tabeli, to tam właśnie wpisuje się pierwszą literę. I teraz zależy nam, żeby od najmłodszych lat wprowadzać prawidłowe nawyki, dlatego powinno się podawać pierwszą literę, potem dopiero cyfry czy też liczby. Natomiast to jest istotne, żeby w momencie, kiedy będziecie też układały dyktanda dla dzieciaków graficzne, żeby właśnie w taki sposób zapisywać im współrzędne. Czyli E3, G7 i 4. Pamiętajcie o tym na przyszłość, to taka bardziej wskazówka i wniosek od pań, które prowadzą zajęcia komputerowe, bo mam świadomość, że czasami w rozpędzie się poda właśnie opcję na przykład 7G. Bardziej robimy to, mam wrażenie, z pośpiechu. Natomiast to jest istotne, że potem dzieciaki już nawykowo podawały pierwszą literę w trakcie, kiedy będą podawały współrzędne, a i wam to wejdzie w krew i w nawyk, żeby w taki sposób te informacje podawać. Czyli strukturę muchy znamy, tak? Strukturę muchy znamy, wiemy, że możemy zwiększać opcje, to w takim razie sprzedaję patenty na to, co jeszcze zrobić z muchą i po pomysłach na muchę zrobimy sobie chwilę przerwy, więc będzie szansa na przyniesienie sobie ciepłej kawy. Dziewczyny na smyki kodują. Można sobie znaleźć takie karty do wydruku, ale tak naprawdę można je zrobić samemu, na których są zapisane polecenia do ruchu. Tupnij, podskocz, klaśnij, obróć się. 4 są. Tupnij, klaśnij, obróć się i podskocz. Tak, 4. One są dodatkowo w różnych kolorach. Oczywiście ktoś może powiedzieć na dzień dobry, o nie, moje dzieci nie czytają, bo na przykład mam rzutki w przedszkola. No oczywiście pewnie, że nie czytają, natomiast plan, albo i czytają część, ale plansze są dodatkowo kolorowe, więc można dzieciom powiedzieć, że na napis w takim kolorze jest taka i taka reakcja. Będzie nieco trudniej, ale dadzą radę. Ja rozkładam sobie wtedy planszę na tablicy.
Muchę, moja mucha jest tu. Muchę przyklejam sobie na dowolnym polu. Moja mucha jest na magnesie. Takim, dokładnie na takiej kartce magnetycznej można takie kupić. I przyklejam sobie ją w różne miejsca. I w ramach przerwy śródlekcyjnej, kiedy widzę, że dzieciakom już po prostu przeprost kręgosłupa się robi i kiedy potrzebują chwili wytchnienia, rozkładam sobie szybciutko takie karteczki. A ponieważ dzieci już są ustabilizowane w tej strukturze muchy i ją znają, to też szybko można tą aktywność przeprowadzić. Podaję po prostu określone zwroty, podaję stosunkowo wolno, dlatego że w momencie, kiedy mają wykonać jeszcze jakąś dodatkową aktywność, na przykład na poziomie obróć się bądź podskocz, to wymaga to jednak czasu na reakcję. Dlatego wszystko to, co mówię, związane jest z zaplanowaniem tego, że muszą mieć czas na wykonanie tego obrotu i jednocześnie do tego, żeby się ustawić i widzieć, co znajduje się dalej na planszy, więc jednocześnie skupić swoją uwagę na tym, na którym są teraz polu. Dlatego ta plansza też wtedy za duża nie może być i tych poleceń nie może być zbyt wiele. Raczej determinujemy to wielością ruchów. Dlatego mówię, góra, dzieci obracają się, góra, podskakują, prawo, tłukni, góra, tam jest obrót się, góra, i moje dzieciaki w tym momencie krzyczą, wyszła. Więc jest to taka ciekawa aktywność do tego, żeby troszkę zeszło dzieciom napięcie, żeby troszkę to zredukować. Szybka opcja dla Was, żeby wprowadzić to jako element gimnastyki śródlekcyjnej, bo czasami po prostu brakuje czasu, pomysłu na to, jak to zrobić, więc wydaje mi się, że ta wersja będzie dla nich atrakcyjna. Za chwileczkę powiem o tej opcji kolorowej, natomiast pozwolę sobie wrzucić Wam na czacie jeszcze nieco inne propozycje, więc bądźcie tam czujne, już linkuję. Słuchajcie, jeśli nie ma kart, to można to zrobić nieco inaczej. Rzućcie okiem na to, co dostałyście w linku. Mam nadzieję, że udało się bez problemu otworzyć. Mamy? Dobra. Nie mam linku. Iza, tutaj na czacie. Okej. Słuchajcie, właśnie takim świetnym patentem mucha jest to, że tak naprawdę to jesteście w stanie przygotowane plansze, które na przykład wyświetlacie sobie na tablicy interaktywnej, bądź po prostu mając projektor. I ja bardzo często przygotowuję sobie takie modyfikacje plansz. Ta jest dokładnie zaplanowana tak, że jak dzieciaki wstają sobie z ławeczek, a mam świadomość, że klasy, w których uczycie salę, no są różnie zorganizowane i czasami tej przestrzeni na dywanie, która powinna być, niestety jest zdecydowanie za mało, więc muszę sobie tu przybliżyć, słuchajcie, więc tak naprawdę czasami pewnego dostosowania. Ja mam właśnie takie plansze kropkowe, gdzie wykorzystuję sobie właśnie rozwiązania z muchy. Czyli wyświetlam dzieciom planszę na ekranie, tak? Start mamy tam, gdzie kropka, ale można tu zawsze wstawić muchę.
i podaję dzieciom polecenia. Jest to o tyle szybsze, że nie muszę nic rozklejać, nie muszę nic przyklejać, rozkładać magnesów, mam to na dysku na swoim komputerze w klasie i po prostu jak widzę, że trzeba dzieciom coś urozmaicić, to wrzucam sobie taką planszę z tym utrudnieniem, że muszą dodatkowo popracować z legendą, która jest tutaj. I teraz zwróćcie uwagę, że dwa podskoki, trzy klaśnięcia, baczność bądź dwa kroki w prawo, dwa kroki w lewo na jednej nodze, wykonaj przysiad, są takimi rzeczami, które są w stanie zwykle zrobić, o szczególnie na przykład ta opcja, między ławeczkami, jeśli wsuną krzesło. Więc nie wymaga to nadmiernej reorganizacji sali, a jest jakimś punktem wyjścia w momencie, kiedy aktywność nam spada i można to sobie właśnie w taki sposób zrobić, stosując różnego rodzaju legendy i modyfikacje. W formie ruchu. Wielość ruchów i tego, co tu wprowadzicie, ile tu będzie kropek, jaka tu będzie kolorystyka, tak naprawdę jest tylko i wyłącznie waszą fantazją. Natomiast pokazuję to jako szybką aktywność, dlatego że jeśli dzieciaki już mają strukturę ukształtowaną, to nie ma problemu, żeby podziałały w tym zakresie. I może być to opcja do korzystania. Jedną planszę już macie w linku, więc już baza jakaś jest. Natomiast wrzucę Wam jeszcze inną opcję. Już chwila, moment. Ponieważ ja bardzo często w trakcie pracy wykorzystuję kolorowe instrumenty, czyli akurat ja dysponuję bum-bum rurkami, natomiast to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że ja to mam, możecie to sobie zrobić normalnie na instrumentach i wtedy wrzucam dzieciakom planszę, w której dodatkowo pojawiają się dźwięki. Jak rzucicie sobie okiem na tą kartę, którą wysłałam teraz, to zobaczycie, że struktura planszy jest dość podobna do tego, co miałyście wcześniej. Natomiast wprowadza już zakres symboli, które dzieciaki będą znały właśnie między innymi z bum-bum rurek bądź z kolorowych dzwonków. Oczywiście nie stoi na przeszkodzie nic, żeby zamiast kropek były symbole, żeby tam było klaśni i tupni, w wersji rączek, nóżek, więc ja jeszcze proponuję dzieciakom taką planszę, w której widzicie, już nie ma legendy, bo kolor kropki odpowiada kolorowi rurki, na której gramy. Więc ja wykorzystuję to też podczas zajęć, bo takim materiałem dysponuję w szkole. Natomiast jeśli któraś z Was się tym dodatkowo zainteresuje, to zachęcam, żeby sobie poczytać o tym narzędziu. Ale wiem, że też w szkołach rurki są też kolorowe dzwonki. Bardziej chodzi mi o sprzedanie Wam propozycji i pomysłu do wykorzystania. Więc też zachęcam, żeby sobie to narzędzie pobrać do siebie na dysk, zapisać sobie od razu i wykorzystywać sobie jak najczęściej podczas zajęć. Słuchajcie, co jeszcze jeśli chodzi o muchę? My tak lubimy muchę, że ja ją modyfikuję na wszystkie możliwe opcje. Opcja, którą macie na tablicy tutaj, ta kolorowa, polega na tym, że kolory kartoników, które mam tutaj, odpowiadają kolorom kubeczków, którymi dysponuję w sali. Dlatego kiedy podaję ruch muchy, na przykład prawo, góra, to dzieci nie dość, że podnoszą kubeczek w kolorze, na którym się zatrzymały,
to jeszcze na przykład zapisują słowo z daną. Tu akurat były z półgłoski miękkie i zmiękczenia, więc podają dodatkowo wyraz, który zapisują, zakreślają go w zeszycie, bądź szukamy słowa, które odpowiada, więc można tą strukturę muchy wykorzystać sobie do utrwalających ćwiczeń ortograficznych, do na przykład zapisania sobie tutaj, na zwróćcie uwagę, że tutaj plansza nie jest duża i też nie musi być w pełnej wersji kwadratu, bo ruchy planujemy my, tu mogą być zapisane cyfry i prosimy dzieci o podanie liczby z dopełnienia do 10, bądź podanie działania z tabliczki dzielenia, w której ukryje się ten wynik. Więc tak naprawdę zakres możliwości jest tutaj też, rzekłabym, nie do wyczerpania, jeśli tylko dzieci będą znały strukturę tej zabawy, bo jeśli będziemy cały czas dzieciakom pokazywać to w wersji góra, dół i jednak ruchem i na pionkach, to tracimy te możliwości, które wiążą się z wyświetleniem bądź pokazaniem planszy do muchy. A chyba nie do końca nam o to chodzi. Więc tych opcji jest naprawdę sporo do zaplanowania. Dziewczyny, czy ja dobrze wytłumaczyłam, o czym myślę w trakcie działania z muchą i takich modyfikacji? Czy próbowałyście może już czegoś takiego? Okej, okay, czyli wyjaśnione. Tak, super, to cieszę się, że to jest jasne. Czy przychodzi Wam do głowy jakaś modyfikacja tego? Albo widzicie, że mogłybyście tak podziałać? Nie już sama ta opcja, że na przykład kartoniki są kolorowe i dzieci pokazują kubeczek, już jest o tyle przyjemna, że każde z dzieci ma możliwość pokazania i wykazania się, że wie, gdzie jest, a Wy jako nauczyciele macie możliwość weryfikacji, czy dzieci faktycznie to zadanie zrozumiały. A macie kubeczki, więc dostosowanie tylko kartoników wydaje mi się taką opcją łatwiejszej weryfikacji i większej indywidualizacji pracy u dzieci. Czy jakiś pomysł się pojawił, co jeszcze można zrobić? Zdania z wyrazów. Że na planszy do muchy były wpisane słowa i był kod, tak? Tak, tak, to jest też świetna propozycja, Ela, dzięki za nią. Wtedy na polach zapisujemy słowa i planujemy ruch i dzieci tak jakby zbierają te słowa, zbierają na przykład sylaby, z których się układa dany wyraz. Takiego materiału troszkę można znaleźć też na Printotece i chociaż jest to serwis płatny, to nie ukrywam, że świetny i z wielością gotowych rzeczy do odnalezienia. Wiem, że czasami ten dostęp też macie, więc są tam też te opcje do wykorzystania jak najbardziej. Więc opcja wyrazowa również świetna. Ja jeszcze, słuchajcie, gram na przykład z dzieciakami tak, że właśnie jak już znajdą kolor kubeczka, na przykład, który mają, to dodatkowo z tego koloru układają określoną wieżę, bo na przykład je układają w określonej sekwencji. Nie musi być wieża, ale może być sekwencja, czyli żółty, czerwony, niebieski, zielony i potem z planszy odczytują wyrazy. Tak, że zielony odpowiadał temu, niebieski odpowiadał temu, czerwony temu. Więc można też w taki sposób sobie to połączyć. A powiedzcie mi tak w ramach ciekawości, czy przed webinarem dostrzegałyście takie możliwości muchy, czy raczej grałyście jednak w tą wersję standardową? Standard. No to cieszę się, że udało się troszkę tą opcję rozszerzyć, bo uważam, że to jest niespożyty potencjał, jeśli chodzi o muchę i o kodirowi. Zwróćcie uwagę, że mówimy o dwóch grach, które otwierają spore horyzonty. Słuchajcie, obiecałam przerwę, ale jeszcze dokończę sobie dwie rzeczy. Są rysopisy. Rysopisy to jest taki blok
kreślarski, rysunkowy. To jest też ta sama pani, która między innymi wydaje takie książeczki do na przykład zabaw podwórkowych starych w wersji papierowej. Jeśli nie miałyście okazji śledzić, to zachęcam. Właśnie na stronie Rysopisy można sobie znaleźć też troszkę podrasowaną wersję Gry w muchę. Natomiast w niepodręcznikach, które dostałyście w materiałach, w paczkach od nas w ramach programu. Ja wiem, że nie do wszystkich dotarły, albo jeszcze jesteście przed wysyłką, bo czasami tak jest, ale w niepodręczniku, który dostaniecie, jest taka świetna propozycja zabawy, która idealnie się nam też będzie komponowała z muchą, ponieważ jest to propozycja takiej zabawy na macie 5x5, ułożonej z karteczek bądź z kartoników, tak żeby było 5 w danym kolorze. Popatrzcie, to jest 5 żółtych, 5 różowych, mata jest 5x5, kolorowy dywan, tak jak gracie kubeczkami. Zaznaczamy sobie tam opcję, skąd, dokąd ma dojść pionek. Tak jest w oryginale. Natomiast możemy przecież pobawić się tutaj w muchę. Czyli wyznaczyć, że mucha sobie siedzi tu, a ma dojść sobie na przykład tutaj. I dzieci układają albo właśnie z kubeczków, albo z kolorowych kartoników skrypt ruchu muchy. Czyli mówimy prawo, wykładacie właśnie ten zielony kubeczek, prawo biały, góra niebieski i dodatkowo pięknie sobie wchodzimy w tą opcję planowania ruchu i skryptów właśnie na muszę, bo połączenie tej planszy z kubeczkami bądź z kartonikami, bądź rozłożenie tego w formie na macie, kolorowy dywan i dzieci właśnie układają swój skrypt kubeczkami pozwala na pewną działalność dzieci. I nie mamy tego rozprężenia, które czasem dzieje się podczas zajęć, że dzieciaki gdzieś nam myślami odpływają, bo nie mogą podziałać, a że łapią jednak przez ten dotyk i przez obserwację tego, co jest najlepiej, to wydaje mi się, że to będzie taka przyjemna forma weryfikacji tego, czy dzieciaki wiedzą, w którym momencie się odnajdują. Więc zachęcam, jeśli już macie w rękach niepodręcznik, do zapoznania się szczególnie z tym materiałem, bo wydaje mi się świetny do pracy podczas zajęć. Dziewczyny, ja jeśli chodzi o muchę, to myślę, że tyle. Myślę, że wszystkim należy się zasłużona chwilka przerwy. Mamy godzinę 10:20, proponuję powrót za 15 minut, czyli 10:35, z dobrą kawą w ręku i z jakąś przekąską. Jeśli pojawią się Wam po przerwie pytania, to od tego sobie zaczniemy. Natomiast 10:35, ja pewnie 2-3 minutki wcześniej będę nawoływać, że już tutaj się pojawiam. Więc chwila dla Was. Mam nadzieję, że wszystkie w komplecie wrócicie i będziecie słuchać dalej. To co, do zobaczenia 10:35.
Za 2 minutki wracamy. Porobiłam już trochę głupich min, to może jesteście. Słuchajcie, powolutku się zbieramy z powrotem. Dobra. Więc dopiekamy już tam powolutku z kawą, z tym, co się dzieje. I minuta i startujemy. No to super, widzę, że część z Was już wraca. Ja też już jestem, kawę mam tutaj gdzieś na boczku ułożoną, więc możemy działać dalej. Dziewczyny, czy w międzyczasie pojawiły jakieś pytania, czy coś wymaga doprecyzowania? Może coś warto rozwinąć, może chciałbyście się jakąś refleksją podzielić? Może coś trzeba mówić wolniej, szybciej? Ja jestem typem podobno jednak torpedowym i mówię podobno bardzo szybko, więc muszę się też pilnować w tym zakresie. Dobra. Ok. No to w takim razie dobiegamy powolutku z kawą. Ja tu zbieram nasze Cody Robi. I gdzie co tak myśląc sobie w ogóle o tym webinarze i o tym, jak można modyfikować sobie gry do zajęć, ja nie ukrywam, że troszkę ma to korzenie w tym, że ja sama od kilku lat w swojej szkole realizuję różnego rodzaju turnieje gier, ponieważ uważam, że gdzieś źródło tego, że dzieciaki nie korzystają z gier planszowych oraz nie wykorzystują ich tak na co dzień jako jakiejś naturalnej formy aktywności i spędzania czasu, wynika troszkę z faktu, że po prostu nie ma im kto tłumaczyć reguł. Czasem jest tak, że dzieciaki dostają gry, bo ona jest fajna, bo ona jest modna, bo ona jest akurat popularna, natomiast bardzo często dzieci nie mają z kim w te gry grać, to jest jedno, a drugie, zabrakło czasu, żeby dzieciom wytłumaczyć instrukcję, a same doskonale pewnie wiecie, rana jakiego psa gdzieś słyszę w te. Słuchajcie, same pewnie doskonale wiecie, że niektóre instrukcje są napisane tak, że umówmy się, szybko odkładamy je na bok, żeby jednak do nich nie zaglądać i modyfikujemy sobie pewne rzeczy do siebie. Zresztą same doskonale wiecie, że czasami nawet nie odkrywacie instrukcji do pewnych rzeczy, zadając sobie pytanie, czy to w ogóle miało jakąś instrukcję i jak tego skorzystać. Dlatego ja w swojej szkole starałam się wprowadzać gry jako taki naturalny element edukacyjny, podejmując współpracę z różnymi wydawnictwami,
które użyczały nam niektórych gier, pożyczały, coś udostępniały, coś przekazywały, żeby właśnie dzieciaki miały dostęp do tych gier. Stąd też moje zainteresowanie i taki ogólny ogląd na to, jakie gry są dostępne na rynku, żeby można było sobie je wplatać w edukację. Natomiast na potrzeby dzisiejszego webinaru wybrałam takie rzeczy, które możecie sobie wykonać same, bądź gdzieś prawdopodobnie pałętają się po szkole, ponieważ bardzo często spory zasób gier, które można wykorzystać w kodowaniu, znajduje się na świetlicach szkolnych w wersji kompletnej bądź niekompletnej, więc mam nadzieję, że dzisiaj taki zasób informacji uda się, słuchajcie, odnaleźć. No więc na pierwszą tapetę pójdą kostki, dlatego że uważam, że kostki są takim narzędziem pracy, które warto mieć w swojej szufladzie szkolnej do wykorzystania na przeróżne zastępstwa bądź takie podbramkowe sytuacje, dlatego że można naprawdę z nich sporo wycisnąć. Nie uważam, albo nie planowałam też, żeby dzisiejszy webinar miał na przykład bazować tylko na edukacji matematycznej, ale pewnie właśnie tam kostki najczęściej wykorzystujecie w toku codziennych zajęć. A super, Ela, cieszę się. Natomiast myślę, że dzisiaj pokażę nowe oblicze kostek, a także tego, co zrobić, gdy kostek nie ma, gdzie można je namierzyć, jak sobie je przygotować i co z nimi zrobić. Oczywiście poza takim zasobem tradycyjnym, tradycyjnych kostek 6x6, pewnie wiecie, że są przeróżne kostki dostępne na rynku. Ja podczas zajęć korzystam między innymi z takich kostek. I teraz te kostki kolorowe, które znajdują się na górze, to są kostki, które można sobie wykonać, zakupić, namierzyć, bądź znajdują się w różnego rodzaju grach, typu w studni Jakuba, gdzie było w jakichś gąsienicach, gdzie właśnie bazuje się na kolorze. Natomiast tutaj kostka ma standardowe 6 kolorów, czyli żółty, czerwony, niebieski, zielony i tu dodatkowo dochodzi pomarańczowy i fioletowy. Natomiast nic nie stoi na przeszkodę, żeby kostki sobie wykonać samodzielnie. Moje kostki z działaniami wykonane zostały na starych klockach drewnianych, które dostałam do jakiejś wyprawki takiej dla pierwszoklasisty, wiecie, jakiś kuferek, czegoś tam i one po prostu sobie tak leżały, ponieważ nie do końca liczba tych kostek pozwalała na to, żeby wykorzystać je jakoś tak specjalnie w klasie, natomiast już po pewnej modyfikacji, czyli dopisaniu markerem odpowiednich dla mnie informacji w tej sytuacji działań, tam jest tak, że na dwóch ściankach jest dodawanie, na dwóch odejmowanie, na jednej dzielenie, na jednej mnożenie, no można sobie takie kostki wykonać własnym tutaj sumptem. Natomiast nie tylko takie kostki drewniane, ponieważ tak naprawdę jeśli macie kostki takie plastikowe, jak na pierwszym slajdzie, to czasami można po prostu zakleić je papierem kolorowym, jeśli macie ich dużo, bo zwykle tych standardowych macie sporo, zakleić je po prostu papierem kolorowym, w zależności od tego, co potrzebujecie wykorzystać. Czasami, o, cieszę się, że dobiegacie. Czasami jest też tak, że w szkole są takie kostki z kieszonkami, takie duże, klasowe i można tam wkładać różne rzeczy, które są potrzebne akurat do waszych zajęć edukacyjnych. Mankamentem ich jest to, że ta folia się troszkę rozciąga i czasami te kartki wypadają gdzieś tam drugą stroną, no ale jest to też jakaś alternatywa i opcja. Natomiast w pełni stare klocuszki, kostki sześcienne i taki patent, który tutaj trenersko-mistrzowsko się pojawił, to jest wykorzystanie, słuchajcie, takich kostek. Czy widziałyście kiedyś takie kostki jak na zdjęciu? Te? Widziałyście je gdzieś? Słuchajcie, to zdradzam całą tajemnicę. Otóż to są kostki do lodu, z których się robi lód, do drinków, no do soczków, do różnych rzeczy, ponieważ one mają taką strukturę silikonową, są miękkie, w środku jest woda. Jak wrzucicie je do zamrażalnika, to one zamarzają.
I można je dodawać do różnych specyfików domowych. Natomiast dodatkowo przez to, że ta woda się tam rusza, no to są dla dzieciaków atrakcyjne, można je kupić w różnych sklepach, między innymi w Pepco, za naprawdę groszowe pieniądze. No i plus jest taki, że one przez to, że są z takiego plastiku, to też plastiku, gumy, to też można po prostu bez problemu napisać markerem. Ich zestaw jest 16, chyba za 4 albo 5 zł, więc wydaje mi się, że spory zasób kostek takich do wykorzystania. No i przez to, że też są właśnie z takiego materiału, to czasem można po nich popisać też suchościeralnymi pisakami i to zejdzie bez problemu z pisaków, albo później zmazać zmywaczem do paznokci i też będzie działało. Więc jeśli nie wiedziałyście, że coś takiego istnieje, to jest, a to obok to też jest dokładnie to, co widzicie, czyli kieliszki, którymi można zastąpić też tradycyjne kubeczki. One będą w mniejszej wersji, wygodne do zabrania. No i też można połączyć zabawy w taki sposób, że rzucamy określoną liczbą kostek, układamy odpowiednie kubeczki, więc to już bardziej na zasadzie takiej szybkiej inspiracji, ale żebyście też wiedziały, że takie rzeczy są. Czasami też takie śmieszne artykuły pojawiają się w sklepie Tiger. Nie wiem, znaczy, czy gdzie w sumie w waszym rejonie znajduje się najbliżej, najdłużej taki sklep na pewno Warszawa ma, natomiast one są w większych miastach. Mnie właśnie między innymi z niego pochodzą te kostki, które macie na lewym zdjęciu. To są takie kostki liczbowe, na których są zapisane na niebieskich kosteczkach inne liczby, na różowych innych, na turkusowych inne. Zielone są z działaniami i one są tak skonfigurowane, że jak wyrzucisz tymi kośćmi, to zawsze jesteś w stanie ułożyć działanie. Zawsze. Tylko że gra jest o tyle trudna, że faktycznie wymaga między innymi znajomości kolejności wykonywania działań. Natomiast ona mi posłużyła jako inspiracja do tego, żeby właśnie wykorzystać je do tej gry. Na czym polegała zabawa? Dzieciaki dostawały trzy kostki kolorowe i dwie kostki z działaniami na początku, potem były cztery i zwiększało się to stopniowo, jak już załapały strukturę. I wyrzucały sobie jednocześnie kostki działaniowe, jednocześnie kostki kolorowe. Każdy kolor miał przypisaną cyfrę i kolor kubeczka. Ja akurat mam trochę niefortunnie zrobione zdjęcie, dlatego że zasłaniam kubeczki, ale dzieci wiedziały, że trójka to jest taki kolor, czwórka taki, piątka taki. I teraz zadaniem dzieciaków było takie skonfigurowanie, ułożenie liczb zgodnie z odpowiadającymi im kolorami i działań, żeby uzyskać jak najwyższy wynik. Potem na karcie kolorowały kubeczki, wiecie, na tej karcie tak to ładnie wyszło, bo zawsze było wiadomo, że dany kolor to jest dany kubeczek, dana liczba, więc można było sobie tego stworzyć legendę. Natomiast chodziło mi o to, żeby wprowadzić, no można nie wprowadzić, tylko utrwalić kolejność wykonywania działań i tego, żeby dostrzegały zależności. Przy tym bardzo ładnie wychodzą też takie trudniejsze aspekty matematyczne, typu dzielenie z resztą, typu ułamki. I ja akurat takie działanie robię z dziećmi w ramach takiej akcji Poranek z matematyką, gdzie grupa moich aktywnych uczniów pojawia się pewnego dnia rano, żeby zrobić sobie właśnie takie szybkie rzeczy z matematyki, żeby troszkę się tutaj rozbudzić i zainteresować nowymi wątkami. I gra się niezwykle spodobała, ale myślę, że też będzie dobrą taką modyfikacją do waszych zajęć, bo kostki mogą być samym dodawaniem i odejmowaniem, na przykład te działaniowe. I też do budowania, i zwróćcie uwagę, że też do budowania działań dodatkowo dochodzi aktywność grafomotoryczna, do tego jeszcze odczytywanie informacji, która liczba, jaki to kolor i dopasowywanie. I potem jest to takie miłe wprowadzenie do już aktywności takich, gdzie tylko podajecie dzieciom, że dany kubeczek odpowiada danemu kolorowi, a dodatkowo jeszcze sprawdź w takim razie, jaka liczba ukryła się pod takim i takim kolorem, bo wiecie, że w książkach pojawiają się takie zadania i pojawiają się ogółem, że dwa razy dodać do siebie to i to daje nam tyle, a w kolejnym układzie to i dodane do tego daje nam coś innego, więc jest to takie myślę, ciekawe wprowadzenie do tego, żeby dzieciaki tą taką matematyką zainteresować właśnie w takiej formie. Natomiast mam świadomość, że no, Pepco może być daleko, Tiger może być daleko, ale na pewno sekretariat szkolny jest blisko, więc jeżeli jeszcze nie macie pomysłu na to, jak sobie zrobić kostkę, to można, uwaga, zrobić tak.
Jeśli ktoś się tam teraz podśmiał pod nosem, to słusznie. Słuchajcie, na jednym ze szkoleń parę lat temu w ramach takiego projektu Piktografia pokazano nam sposób na zrobienie sobie takiego bączka. Polega to na tym, że dzieci biorą ołówek, spinacz i po prostu pstrykają spinacz tak, żeby on się kręcił. Pod spodem oczywiście znajduje się tarcza, taka troszkę jak do koła fortuny, na której po prostu w poszczególnych częściach koła wpisujemy informację, którą chcemy wylosować. Więc to jest o tyle atrakcyjna forma, że po pierwsze odmienna dla dzieci, a po drugie wymaga takiego ruchu, który wcale nie jest dla naszych współczesnych dzieciaków tak oczywisty jak dla nas, kiedy graliśmy w kapsle lub inne kamyczki, gdzie popychaliśmy tym ruchem nasz pionek w trakcie zabaw. Dzieci tego zwykle teraz nie robią. Ja nie ukrywam, że jakby mnie jeden uczeń przyniósł grę w kapsle do szkoły, była jakaś dzika euforia, czego ja nie byłam w stanie w ogóle pojąć, bo dla mnie była tak oczywista i tak codzienna gra z czasów mojego dzieciństwa, że byłam aż zaskoczona, że wywołało to aż tak ogromne emocje u dzieciaków, więc może warto sprawdzić, tym bardziej, że ten ruch wcale nie jest taki prosty, żeby ten bączek się faktycznie zakręcił. Oni spinerem zakręcą, natomiast już spinaczem nie do końca. No i jest to oczywiście alternatywa w momencie, kiedy jesteście zaskoczone jakąś sytuacją i kiedy potrzebujecie takiej szybkiej modyfikacji tego, co znajduje się w tym materiale, którego potrzebujecie do losowania i w ogóle myślę ciekawy sposób na losowanie elementów, ponieważ taką karteczkę i takie koło fortuny można sobie zrobić wyrazowe, można sobie zrobić kolorowe, liczbowe i każde inne i mieć również gotowe wersje takiej polaminowane i wykorzystywać podczas zajęć. Więc podpowiadam jeszcze jeden sposób na losowanie informacji do rzeczy, ponieważ mogą być pisane na przykład części mowy, które wykorzystujecie i dzieci podają, albo kolory. Możecie w taki sposób też ustawić na przykład kolory do układania na macie. No jest to taka mini maszyna losująca w wersji MacGyver, więc myślę, że w 100% do wykorzystania. No więc ja wykorzystuję kostki na zajęciach bardzo często, dlatego że uważam, że też jest w nich niespożyty potencjał. Natomiast ponieważ nie do końca ten zakres matematyczny jest naszym celem, ale jeśli szukacie inspiracji do zabaw matematycznych podczas zajęć, właśnie w których można wykorzystać kostki, albo można wykorzystać karty, albo domino, no to nie wiem, czy znacie taką publikację. Co ta kobieta pokazuje do tej kamery? Bu. Słuchajcie, gry matematyczne Mirosław Dąbrowski. Nie mylimy z Grabowskim od kart. Słuchajcie, ja muszę wam powiedzieć, że na początku, kiedy trafiłam na różne szkolenia, i pokazywano mi różne ćwiczenia z kartami, to dostawałam stanu skrajnej euforii. Mówi, Boże, jaki czad. Ale nikt mi nie powiedział, jakie jest źródło tego. No i okazało się, że jest taki właśnie twór z gotowymi między innymi propozycjami ułożenia plansz na macie. Więc to są rzeczy do wykorzystania, do przełożenia na matę. Też w zasobach mistrzów parę zadań z tymi propozycjami, które są tutaj się pojawia. Natomiast jeśli lubicie, prowadzicie kółka matematyczne, to właśnie są dwie książki. Gry matematyczne dla klas młodszych i gry matematyczne dla uczniów starszych. Do zakupienia w internecie podpowiadam jako dobrą propozycję, dobrą publikację, bo ja lubię mieć takie rzeczy, które warto wykorzystać, gdzie można znaleźć. No i właśnie tam między innymi opcje z kostkami dziesięciościennymi i innymi się znajdują i zwykłymi również, więc zdecydowanie dobra forma do wykorzystania. Jeśli szukacie pomysłów na aktywności matematyczne, to właśnie tutaj. Więc gry matematyczne Mirosław Dąbrowski. Grabowski od kart, a Dąbrowski od książek i od kart i od domina. I tam między innymi możecie znaleźć taką propozycję zabawy, gdzie właśnie rzucamy różnego rodzaju kostkami. Ja mam, słuchajcie, takie kostki. Kostki można znaleźć w internecie, które mają wtedy, są innymi figurami niż kostką sześcienną i mają
i mają na przykład dziesiątki, po prostu są rozłożone dziesiątkami, to znaczy 10, 20, 30, albo mają od 0 do 9, więc tego troszkę można sobie gdzieś tam wygooglać. Czasami jest, są właśnie z różnych zestawów z gier, więc ja korzystam z takich kostek. Tu mam akurat rozłożone zwykłe takie karty z cyframi i dopełnialiśmy właśnie do 10, wyrzucaliśmy sobie określoną liczbę. Natomiast modyfikacji tego, co znajdziecie, czy suma oczek, czy że zabierasz taką liczbę, która powstanie z dwóch cyfr, które wyrzucisz, a znajdują się karty obok siebie. No tak naprawdę jest kwestią modyfikacji do wykorzystania. Bardziej wrzucam jako pomysł i zajawkę, bo czasami gdzieś narzędzia są, a pomysłów w tym wszystkim brakuje. No i być może w trakcie zajęć, czy któraś z Was wykorzystywała kostki do takich aktywności, które ja nazywam wyturlaj sobie, na przykład stworka, potworka, zajączka, hipcia lub jeszcze coś innego. Któraś z Was wykorzystywała? Okej. Okay. No dobra. Słuchajcie, cieszy mnie w sumie to, że nie robiłyście pewnych rzeczy, bo przynajmniej mam takie poczucie, że nie marnuję waszego czasu. Słuchajcie, wrzucam w takim razie w linku opcję bezpłatną do wykorzystania na jednym blogu, ale jak troszkę poszperacie w internecie, to pewnie znajdziecie tego więcej. Wrzucę też swoje propozycje i omówię to na swoim przykładzie. Tam akurat wam wrzuciłam stworka. Potworka. Natomiast wytłumaczę na przykładzie, który ja przygotowałam dla Was, ponieważ kiedy sama znalazłam ten pomysł, to bardzo się nim zainspirowałam i przygotowałam sobie taką planszę. No i teraz wytłumaczę na niej, o co chodzi. Mamy kostkę standardową i tabelę. Wyrzucamy sobie kostką i w pierwszym rzucie, ponieważ te kostki poszczególne oznaczają, który to jest rzut, w pierwszym rzucie na przykład wyrzuciłam 3, dlatego sprawdzam, co znajduje się pod trójką w pierwszej kolumnie. Widzę, że ciałko mojej rybki, ponieważ to jest zadanie narysuj sobie rybkę, będzie taką plamą. O, fajnie, Asia. Fajnie, że ktoś zna. Będzie taką plamą. Rzucam kolejny raz. Wyrzuciła się 5, czyli moja rybka będzie miała kolor żółty. Mhm. Potem wyrzuciłam 2, to będzie jej ogon. No potem 6, wyszły płetwy. Potem 3, wzrok. No oczywiście widzicie, jak pięknie rzucam kostką. Potem usta, bo to śmieszne rybki będą. I znamiona na przykład na rybce. I teraz ktoś by powiedział, no czemu nam ta kobieta pokazuje ćwiczenie w ogóle z jakimś rysowaniem rybki? No otóż dlatego, że zwróćcie uwagę, że tu mamy ten sam mechanizm, który mamy na macie, który na początku nie jest taki oczywisty, czyli odczytywanie współrzędnych, bo dzieci muszą znaleźć punkt styczny, czyli warunek, który muszą spełnić i liczba, która wskazuje to, gdzie mają być. Czyli jest to nic innego jak takie delikatne wprowadzenie współrzędne dzieciaku przy połączeniu ze spektrum grafomotorycznym i tematycznym, ponieważ to, co sobie tam wyturlacie, może być związane, a nawet super jakby było, z taką myślą, wiodącą waszych zajęć, bo na przykład rozmawiacie sobie właśnie o robotach, więc sobie możecie przygotować kartę z robotami, może coś poruszacie akurat tematycznego o zdrowym odżywianiu, więc jest tutaj możliwość wykorzystania tego i tego też można troszkę sobie wygooglać, znaleźć. Ja rybkę wam wrzucam już za chwileczkę w prezencie, żebyście miały taką rzecz, tym bardziej, że masa z tych materiałów jest anglojęzycznych. Natomiast ostatnio przygotowując się do webinaru o robotach, zaproponowałam taką aktywność, która myślę, że wam się też może przydać. Mianowicie jest to taka opcja, którą można świetnie przełożyć na matę.
Świetnie, świetnie, świetnie. Świetnie, dlatego że potrzebujecie tylko kolorowych bloczków. I teraz jest to wersja kolorystyczna, pokoloruj sobie dota. No bo co gdyby dot miał inne kolory? I teraz popatrzcie, mechanizm ten sam. Natomiast możecie sobie to ułożyć na planszy, tutaj sobie dać liczmany, tak? Ułożyć sobie to na planszy, a dzieciom dać tylko dota do pokolorowania. Więc tak naprawdę jest to jakaś alternatywa, jakieś miłe wprowadzenie dzieci do zajęć, odkrycie, czym się będą zajmować. Więc też takie zadanie udało się wykonać, więc też podrzucam Wam w linku do zapisania sobie w pliku, żeby sobie wykorzystać podczas zajęć. Utrwalamy cały czas odczytywanie współrzędnych i dzisiaj modyfikujemy to, co znane w wersji na świeżo. Dziewczyny, czy do kwestii kostek są pytania? Dobra. Czy tak, czy na razie te rzeczy, które zostały podane, powiedzcie, że są spokojnie do wdrożenia podczas zajęć? Czy widzicie jakieś ryzyko, ewentualne trudności? Zakładam, nie widzicie trudności. Okej. No dobra, to dziewczyny, teraz przechodzimy sobie do takiej części gier, inspiracji różnymi grami, które są dostępne na rynku, a które właśnie świetnie się wgrywają w kodowanie. Być może też niektóre znacie, jeśli nie, to tym bardziej, tym lepiej dla mnie. Więc zakładam, że już wszystkie, słuchajcie, jesteście w wersji energetycznej i możemy działać dalej. Oczywiście ubolewam, że nie macie tych gier przed sobą tak, żebyśmy mogły sobie interaktywnie pewne rzeczy pograć, no ale takie mamy możliwości, próbujemy sobie tutaj jakoś to zrekompensować, ale zakładam, że wkrótce będziecie mogły sobie to w szkołach wykorzystać, więc może w czasie wolnym, może przy dobrej kawie uda Wam się to zrealizować. Słuchajcie, czy gra Trio, znana? Ok, to wiemy, jakie natężenie, słuchajcie. Gra Trio. Ja podam wersję, w którą my gramy. Wiem, że w zależności od osób, które tłumaczą tą grę, to się pojawiają różne modyfikacje. My gramy w takiej wersji, że korzystamy z planszy 4x4, ale widziałam też osoby, które grają na większych. Mi ta opcja 4x4 się podoba najbardziej, bo chyba jest najbardziej przejrzysta. Czyli mamy kratownicę z 16 polami. Układamy sobie kubeczki w 4 kolorach. To jest istotne, żeby to były te 4 kolory. Ja mam akurat tu mniejsze kubeczki z innej gry, natomiast zwykłe do wykorzystania jak najbardziej. I mamy do tej gry talię z kartami. Wrzucam w linku talię do kart, gdzie mamy zaplanowaną możliwość, podpowiedziane, jak będziemy wykonywać ruchy. I teraz, jak sobie otworzycie ten wykaz kart, to zobaczycie, że mamy tam taką wersję, że mamy na jednej karcie A4 9 możliwych układów, które mogą powstać z kubeczków. Zabawa tym, żeby przestawiać kubeczki tak, żeby odnaleźć układ ze swojej karty. Jeśli się go odnajdzie, to zdobywa się kartę, jeśli nie, to niestety ruch ma kolejna osoba.
i przekładamy za każdym razem jeden kubeczek. Przekładamy jest dość istotną informacją, dlatego że dzieci czasem przyzwyczajone do tych kubeczkowych zabaw, które wy też doskonale znacie, jednak wykonują ruch przesuwania, a nie przeskakiwania, a w tej grze mogą skoczyć na dowolne puste pole. Dlatego ja mogę uznać, że chcę moim kubeczkiem przeskoczyć sobie na przykład tutaj. Tak? I szukam tego wzoru, który się znajduje na mojej karcie. Najczęściej okazuje się, że dzieci na przykład mają lustrzane odbicie lub coś w tym klimacie. Natomiast gra tak naprawdę na początku mało dynamiczna, nabiera tempa w momencie, kiedy te kubeczki się jednak trochę przemieszają. Bo na początku ten układ jest dość taki nieoczywisty. Kart jest w zestawie ogrom, więc ja mam tak naprawdę jeden zestaw, na którym pracuję, a wiele mat i wiele kubeczków, na których dzieciaki to rozkładają. I gra się dzieciakom bardzo podoba, wzmaga koncentrację, uważność, no i wymaga dobrej umiejętności porównywania wzoru z tym, co jest tutaj na karcie. I właśnie to między innymi to lustrzane odbicie powoduje u dzieciaków czasami pewne trudności w dobrym odnalezieniu, czy dzieci sobie przykładają tą kartę, obracają w zależności od tego, jaka się potrzeba w danym momencie pojawiła, więc naprawdę wzmaga sporo emocji. Wiem, że część z Was zgodnie z informacją na czacie gra. Czy chciałbyście powiedzieć, może jakoś zmodyfikowałyście tą grę, może coś urozmaiciłyście? Chyba przeglądacie karty. Czyli jest taką naprawdę, naprawdę przyjemną grą, prostą w swojej strukturze. No i dodatkowo to, że macie karty do wykorzystania, jednak pewnie sporo ułatwi. Wiem, że na szkoleniach była pokazywana, więc myślę, że sprawa jest dość klarowna. Natomiast a propos tych kubeczków, które tutaj pokazałam. O, gracie na macie, ale gracie w dużym formacie wtedy, po całej macie. Jak dzieciaki załapią mechanizm, to śmiga. Właśnie. Ja też uważam, że na mniejszej nieco łatwiej, ale tak jakby do uznania. Na cztery grupy. Słuchajcie, czasami też dziewczyny wykorzystują matę tak, że po prostu dzielą ją na symetrycznie na cztery części, mają cztery plansze 5 na 5, też tak grają. Czy do trio są pytania? Czy działamy dalej? Słuchajcie, to w takim razie pokażę Wam teraz filmik. Być może go już gdzieś widziałyście, ale wyjaśnię też, skąd się wzięły te moje kubeczki. Dlatego, że jest taka gra, która się nazywa Speed Cups. Ją można kupić w przeróżnych sklepach. I nazywa się różnie, Speed Cups, Quick Cups i tak dalej. Natomiast na jej podstawie w pewnym momencie internet rozszalał się, kiedy na jednym z blogów edukacyjnych, internetowych pojawił się taki oto filmik.
Więc już pokazuję Wam, o jakim filmiku myślę. Wy go będziecie miały pewnie bez muzyki, bo ja mam podpiętą słuchawkę. Natomiast tak jakby muzyka istotna w tym filmie. Zobaczcie razem ze mną ten materiał. Być może go widziałyście. Nazwa bloga jest w prawym górnym rogu. Zaczynamy, słuchajcie, od wykonania kubeczków. Mamy. Znałyście? Słuchajcie, gra swoje źródło znalazło właśnie w tej grze Speed Cups, gdzie mamy w Speed Cupsach, w oryginale gry, mamy karty, na których są obrazki, na przykład jest szulka w pięciu kolorach, ułożona tam warstwami, bo jest w paseczki, albo jest wazon z kwiatami o wyprawej, wymagając od dzieci ułożenia tego w określonym układzie. Natomiast to jest taka wersja uproszczona, którą można sobie zrobić podczas codziennych zajęć, natomiast mam świadomość, że kubeczki plastikowe mogą pękać, więc wtedy albo ta opcja z kółeczkami, bo te grubsze plastikowe są bardziej trwałe. Czasami można kupić kubeczki tekturkowe i one też dają świetnie radę. I tam mamy tak zwany kubeczek bazowy. Dzieciaki wykładają kartę z wzorem. Ja taką kartę z wzorami umieszczam Wam w linku, bo przygotowałam ją w takiej małej wersji do wydruku. Już ją sobie namierzam. W małej wersji do wydruku. Tak, żebym mogła z dzieciakami też grać podczas zajęć. Drukuję sobie te karty i też mam takiej malutkiej wersji jak trio. Natomiast tak z perspektywy takiej praktycznej, to jest takie piękne wprowadzenie do rachunku prawdopodobieństwa i do tego, żeby dzieciaki zaplanowały, ile tych układów faktycznie może się pojawić i jak te kropki mogą występować, więc wrzucam. Mam nadzieję, że dobrze wszystko wyskoczyło. Jeszcze sobie sprawdzę. Tak. Ja przygotowałam takie karty do wykorzystania podczas zajęć. Cztery kolory bazowe, więc tylko wydrukować i działać. Cztery kubeczki. I właśnie mechanizm jest taki, że dwoje dzieci patrzy na ten sam wzór, stara się szybciutko nałożyć w dobrej kolejności kubeczki, tak żeby je ściągając od góry były one ułożone w dobrych kolorach. Ta strzałka jest istotna też, bo czasami dzieci obracają raz w górę, raz w dół i pewne rzeczy się tam powtarzają. Natomiast w oryginalnej grze jest dzwoneczek,
który tak jakby powoduje, że dzieci naciskają na dzwoneczek w momencie, kiedy wykonają zadanie. Tutaj wersję tego dzwoneczka pełni ten kubeczek bazowy, bo wtedy dziecko, które będzie pierwsze, nakłada na kubeczek bazowy właśnie ten swój zestaw kubeczków, który złożył. Więc mamy też tutaj określone sekwencje, spostrzegawczość. Myślę, że pozytywny przerywnik. Natomiast właśnie w oryginale tych kart jest tak, że są wzory ułożone od lewej do prawej, od góry do dołu, tworzy się wieżyczki. Natomiast jeśli ktoś będzie grą zainteresowany, to wiadomo, że o właśnie, no tak myślałam, Ela, że pewne rzeczy, tylko czasem są różnice między szkoleniami, jedni się bawili, jedni zdążyli, inni nie. Natomiast wiem, że dziewczyny pokazują, ja też pokazuję, bo uważam, że to jest świetna gra i uważam, że naprawdę dobrą inwestycją jest zakupienie sobie takiego przynajmniej jednego zestawu z tymi kubeczkami twardymi, bądź zrobienie sobie zestawu pod te kieliszki, które pokazałam wcześniej, wtedy troszkę inna kolorystyka, bo będzie pomarańczowy, różowy, niebieski, zielony, ale będą one też takie niezniszczalne, na pewno będzie to tańszy koszt, tylko kwestia własnej aktywności i tego, żeby to uzupełnić. Ja jeszcze bawię się z dzieciakami z dzwoneczkiem tak, że podaję, dzieci sobie tworzą sekwencję ruchów, góra, dół, prawo, lewo, w zależności od tego, co chcą i podaję ja im głosowo komendy, góra, dół, lewo, sprawdzają, czy mają ten sam układ. Kto pierwszy zauważy, gdzie ten układ się znajduje, też naciska na dzwoneczek. Można też poczynić taką modyfikację, że po prostu podajecie sekwencję ruchów, dzieci układają strzałki i właśnie, który pierwszy wykona zadanie, naciska na dzwonek. Ja mam akurat dzwonek do gry, taki dzwonek muzyczny, one są normalnie określonej tonacji, zgodne z gamą, natomiast można też takie dzwoneczki hotelowe namierzyć, czasami gdzieś to się tam szwenda też po szkole, po świetlicy, więc to jest też takie narzędzie, które można sobie zastosować i wykorzystać do codziennych zadań. Więc zdecydowanie szybkie kubeczki sprawdzają się świetnie. Natomiast taką rzeczą, której myślę, że nie robiłyście na szkoleniu, to jest taki pomysł, który się pojawił ze strony jednej z naszych trenerek. Karolina Gawał zaproponowała nam takie rozwiązanie trochę kubeczkowej wieży, ja to nazwałam kubeczkowa wieża w naukowej odsłonie. Dlaczego tak? Dlatego, że ponieważ macie kubeczki na stanie i ciężko byłoby z nich nie korzystać, pewnie już macie zbudowane 1500 możliwości wież, konfiguracji, przenosiłyście je gumeczkami i innymi, to dzieciaki, jak są już oswojone z kubeczkami, świetnie, Beatka, cieszę się, że to się podoba, bo faktycznie uważam, że to jest wartościowa gra. Słuchajcie, jak można się bawić jeszcze z kubeczkami? Za zgodą Karoliny zaprezentuję Wam za chwileczkę takie gotowe karty, propozycje jako inspiracje do tego, co można sobie wykorzystać. Chciałabym, żebyście zaglądnęły sobie za chwileczkę do linku, który wrzucę. Ok, mamy, macie już na czacie. Pokażemy sobie dzisiaj dwie takie propozycje i dwie inspiracje, które dla mnie są o tyle fantastyczne, że posiadając ten wzór kontrolny, który się tam znajduje, znowu dajemy dzieciom możliwość decydowania o tym, takiej sprawczości i decydowania o tym, czy sprawdzają tą pracę, raczej dajemy możliwość, może nie decydowania, ale dajemy możliwość dzieciom sprawdzenia samodzielnie prawidłowości wykonanej
pracy. Pierwszy link, który Wam podesłałam, to są kubeczki parzyste i nieparzyste. Zabawa polega na tym, że dajemy dzieciakom taki wzór kubeczków, dajemy ten czarno-biały, ten pierwszy, którym dzieci mają ukrytą informację. Jeżeli na skutek dodania do siebie dwóch liczb otrzymają wynik parzysty, to w tym miejscu, gdzie ten wynik parzysty jest zdobyty, układają kubeczek w danym kolorze. Tu mają informację, że układają kubeczki różowe i niebieskie. W momencie, kiedy zbudują całą wieżę, mają wzór kontrolny. Ja robię te karty tak, że mam czarno-białą z jednej i kolorową z drugiej. Ktoś może powiedzieć tak, ale będzie ich kusić, odwracać. No, może ich będzie kusić, ale faktycznie się bawią i próbują i starają się tego nie naginać. A uważam, że to jest łatwiejsze niż podawanie dzieciom tego wzoru, który jest, bo jeżeli macie dużo takich kart, to w pewnym momencie można się po prostu w tym pogubić. No i ten wzór kontrolny podpowiada, jak powinno być rozwiązane zadanie. Jest to świetna aktywność, dlatego że właśnie dzieciaki same korygują swoje błędy, co jest niezwykle istotne w kodowaniu, aby tą przestrzeń do korygowania błędów, do poprawiania swoich rozwiązań, do dochodzenia do wniosków, dlaczego rozrobiłem to źle, do tego, że mogę zweryfikować w tej sytuacji, na przykład na liczydle, na koralika, z czego się pojawiła ta opcja, jest po prostu świetna. No i ponadto schodzi ten ciężar takiej obawy przed krytyką ze strony nauczyciela, bo czasami dzieciaki się tego obawiają, że bądź unikają jakiejś aktywności, bo boją się, że zostaną źle ocenione, bądź coś później nie po ich myśli, więc tu mają możliwość korekty, ustawienia tego w prawidłowy sposób, ustalenia z grupą, jak to działa, więc uważam ten pomysł za świetny, osobiście wykorzystuję często na zajęciach, bardzo często w aktywnościach terapeutycznych i rewalidacyjnych, gdy pracuję z mniejszą grupą, bo faktycznie to jest taki materiał, który jak sobie wykonacie, to jest na długi czas do wykorzystywania w różnych grupach. I druga propozycja, podsyłam najpierw link. Propozycja tej samej zabawy, natomiast trochę inny zakres tematyczny. Inny zakres tematyczny, bo edukacja bardziej językowa, czyli język polski, czyli część mowy. Więc tu za zgodą, oj, otworzyłam znowu to samo. Więc tu za zgodą Karoliny dostajecie te dwie karty. I widzicie, tu już zasób podziału jest nieco bogatszy, bo mamy cztery kolory, większą wieżę, wyższą i do tego już cztery typy do rozpatrzenia. Mechanizm ten sam, dzieciaki układają budowlę zgodnie z warunkami, które mają podane. Warunki to też istotne słowo w kodowaniu. A następnie sprawdzają wzory kontrolne. Pobierzcie sobie te pliki jako PDF. Jako PDF, żebyście miały je tam u siebie w zasobach. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że kiedy pokazywałam też swoje grupy na grupie nauczycieli, z którymi się opiekuję, te rozwiązania, to dziewczyny nagle wpadły po prostu na milion odsłon tego zadania. Robiły skróty, robiły dzielenie, nazwy na państwa i na miasta, więc tak jakby zasób tego pomysłu jest tak bogaty, że tylko kwestia przygotowania materiału. Jak sobie przygotować materiał w wersji drukowanej, w edytorze tekstów jesteście w stanie w autokształtach sobie wstawić takie trapezy. Można też rysować ręcznie, nie stoi nic na przeszkodzie, jak sobie zalaminujecie, to ta karta będzie wielokrotnego użytku, więc jeżeli któraś z Was coś przygotuje, ja też zachęcam, jeśli działacie w szkołach i jest Was tam kilka w projekcie,
To jedna niech zrobi aspekt matematyczny, druga niech zrobi polonistyczny, w zależności od tego, w czym się czujecie. I po prostu wymieniajcie się tymi materiałami, bo to zdecydowanie Wam usprawni i ułatwi, myślę, codzienną pracę i aktywność. Dziewczyny, znałyście pomysł? Wspominał Wam ktoś? Fajnie, Halinka. Jest jeszcze taki blog specjalni.pl. To jest strona, blog naszych też dwóch trenerek, Zyty i Joli, i one też rzucają tam propozycje tego typu ćwiczeń. Więc ja na dzisiejszy webinar zbierałam te różne propozycje od różnych osób, od trenerów, z którymi działamy, żeby tak maksymalnie przekazać Wam ilość atrakcyjnych informacji, które mogą być, i takich pomysłów, które mamy też w informacji zwrotnej od Was, że się po prostu sprawdziły, bo nie zależy mi absolutnie na tym, żebyście spędziły 4 godziny przed komputerem, tylko po to, żeby nie dowiedzieć się nic, albo żeby powiedzieć, że można coś fajnego zrobić, ale w sumie to się tego nie da zrobić. Więc mam nadzieję, że te propozycje naprawdę udało mi się wybrać, były realne do wprowadzenia w szkołach. No to słuchajcie, jeszcze jeden taki patent, który ja w sumie przygotowałam przy okazji realizowania projektu e-twinning z jedną też z naszych trenerek. Opowiem o pomyśle, a potem troszkę Wam na gorąco wrzucę propozycje zadania, też jako inspirację. Mam tylko nadzieję, że nie wkradł się tam żaden chopik taki ortograficzno-interpunkcyjny gdzieś w trakcie przepisywania tekstu. Jeśli tak, to przepraszam. Natomiast troszkę na gorąco robimy dla Was materiał, bo akurat bazą był ten temat. No ale jakby nie było, umówmy się, że era kurczaczków już nieco minęła. Przygotowywałyśmy takie zadanie z dzieciakami, które polegało na tym, że dzieci dostawały treść dyktanda, treść nie w formie kodu współrzędnych, tylko w formie wierszyka. Wy w swoich scenariuszach podczas wprowadzenia Scratcha Junior macie taki scenariusz z zamkiem. Układałyście zamek z dzieciakami na macie? I macie tam opowiadanie, że składa się on z tylu kwadratów i powstała Wam określona odbudowa. No i właśnie my na tej bazie tego pomysłu stworzyłyśmy takie wierszykowe dyktando, w którym dzieci miały wiersz, z którego właśnie wychodził nasz ten kurczaczek. Nasz kurczaczek właśnie pojawił się z tego wierszyka. Ja uznałam, że kurczaczek jest takim średnim tematem, umówmy się na maj, jeszcze tym bardziej nadziei mamy, więc przygotowałam coś innego. I teraz uwaga dziewczyny, bo zadanie będzie złożone z kilku elementów. Za chwileczkę na czacie wrzucę wam link do pliku. Ten plik sobie zapisujecie i jest on treścią naszego dyktanda. Natomiast proszę Was, żebyście robiąc to dyktando, bo być może jeśli się okaże, że wkradł się chochlik, bo różne rzeczy mogą się okazać, to go wyłapiemy i od razu poprawimy. Chciałabym, żebyście otworzyły sobie też generator dyktant graficzny. Czy znacie generator dyktant graficzny? To słuchajcie, wrzucam dwa linki, żeby nie pomylić. Jeden, ten, który się pojawił teraz, to jest zadanie. Natomiast za chwileczkę wrzucam generator dyktant. Generator dyktant pozwala na to, żeby sobie stworzyć swoje dyktando i wydrukować. Ja go wrzucam z oficjalnej strony. Autorem jest Maciek Danielu, który też jest naszym trenerem. Teraz macie dwa linki. Pierwszy to jest zadanie, drugie to jest generator. Zachęcam Was do tego, żeby sobie otworzyć zadanie i na generatorze spróbować wykonać to dyktando, ale uwaga, generator jest szerszy, tam jest na 15 pól i tak dalej. Ja mam dyktando stworzone na matę.
na matę, czyli od A do J i od 1 do 10, więc w tych polach się zawężamy. Daję Wam chwilę na to, żebyście odkryły obrazek, który ukrył się w moim dyktandzie. Jeśli któraś z Was ma możliwość odczytania kodu QR, bo ma czytnik kodów QR, to może odczytać, czy wykonała zadanie prawidłowo, a zaraz sobie to sprawdzimy na komputerze. Dobra? To chwila dla Was, nie podglądam. Spróbujcie sobie odkodować i stworzyć swoje dyktando. Jestem tu cały czas. Jeszcze chwila. Czy komuś się udało? Coś zrobić? Coś, cokolwiek to wyszło. Chyba jeszcze tworzyć. Dobra, jeszcze. Coś jest. A, nie znasz. A spróbowałaś, Asia, w generatorze ułożyć to, co jest napisane w tekście? Asia, to spróbuj. W linku, który wysłałam, ten nowoczesne nauczanie jest generator. Bazujemy na polach od 1 do 10 i na dyktandzie do tam do J i próbujemy ułożyć, tak jak Wam się wydaje, że powinno być. Jeśli ktoś wykona zadanie, to im się odmelduje. Będziemy powoli sprawdzać,
Czy to faktycznie tak działa, jak ja sobie tu wymyśliłam? Okej, okay, no to słuchajcie, jak już jeszcze pewnie część kończy. W zadaniu generalnie chodzi o to, żeby dzieciaki trochę w innej wersji wykonały dyktando. Ja bazowałam na kolorach, które były w dyktandzie tym generatorze, żebyście wy mogły sobie je wykonać w międzyczasie. Natomiast nie ukrywam, że no, mata ma więcej kafelków, więcej możliwości, można to sobie dograć, można to zrobić też kubeczkami. Więc tu nie ma problemu. Dobrze, Beatka, jeszcze poczekamy. Tylko dopowiem, z czego to wyniknęło. Dlatego, że czasami ta wersja ze współrzędnymi już dla dzieci jest, dla niektórych dzieci bywa nużąca, a taka jest nieco inna. Dzieciaki mogą też kolorować to dyktando, nie ma problemu. Właśnie, dobrze, że mówisz, że nie ma fioletowego, ale jest taki granatowy. Jest taki granatowy. A w generatorze, a na macie będzie fioletowy. Zrobiłam wam to bardziej pod matę niż pod generator. Dobrze, Ela, że mówisz, przypomniałeś mi, bardzo ci dziękuję. Tak, właśnie Asia mówimy, tak, bardzo podobne zadanie jest o zamku. Natomiast dlaczego ja zdecydowałam się na taką opcję? Ponieważ kod QR, o których pewnie przy okazji może innych webinarów będziecie też rozmawiać, to jest taka możliwość szyfrowania danych w postaci takiego kodu, który możecie czytać tabletami. I znowu wersja, w której dzieciaki odczytują i sprawdzają, daje tą opcję, że ja w tym momencie, używając telefonu, czytuję sobie ten kod, który sobie zapisałam na stronie, tak, ja sobie tutaj, o, pojawia mi się link i widzicie na telefonie, gdzie ja mam tą kamerę, na telefonie bądź na tablecie, sczytałam, jak powinien wyglądać ten grzybek. I dlaczego taka propozycja tego zadania? Dlatego, że ja naprawdę uwielbiam opcje, kiedy dzieci same mogą coś weryfikować. Kiedy wy jesteście jednak na uboczu, kiedy nauczyciel jest bardziej takim organem monitorującym pracę, organem brzmi strasznie, taką osobą monitorującą pracę, a dzieciaki mają swobodę panowania nad tym, więc taka opcja myślę, że też jest atrakcyjna. Można to zrobić w grupach i różne zadania i się zmieniać. Kwestia tylko ułożenia sobie treści, można zaproponować dzieciom ułożenie takiego wierszyka, dać na przykład kwadraty, kubeczki do układania i stworzenia, potem sobie to przygotujecie. Natomiast znowu macie ten element taki kontrolny, który pozwala dzieciakom zweryfikować, na ile zadanie, które wykonały prawidłowo, wrócić jeszcze raz do tekstu, zastanów się, co było. Być może wy popełniłyście jakiś błąd, no ja popełniłam to jakiś błąd i właśnie będzie wymagał on doprecyzowania, więc dokładnie tak samo było z tym kurczaczkiem i właśnie z tekstu dyktanda wychodziła ta opowieść, więc dzisiaj właśnie takie rozszerzenie tego, co znacie w nowej odsłonie. No to co, mamy grzybka. Grzybka bądź kurczaczka. I moja propozycja jest taka. Pokażę wam jeszcze jedną grę, taką, którą możecie wykorzystać podczas zajęć, również na macie. Następnie zrobimy sobie chwileczkę przerwy i po przerwie pokażę wam jeszcze strony takie, na których można się zainspirować, przygotować sobie gotowe materiały, odnaleźć, poszukać, może w wersji wakacyjnej coś się wam uda przeglądnąć. Natomiast jeśli same będziecie miały takie linki, które warto podrzucić, to zachęcam, żeby na czacie wrzucać informacje. Słuchajcie, na pewno znacie kółko-krzyżyk. Niewielokrotnie grałyście z dzieciakami w kółko-krzyżyk na macie bądź na karteczkach i struktura jest znana. Natomiast, więc tak jakby zakładam, że w kółko-krzyżyk dzisiaj grać nie będziemy, ale
Ciekawa jestem, czy znacie coś, co jest podobne do kółka krzyżyk, ma podobny mechanizm ułożenia czegoś w linii pionowej, poziomie bądź po ukosie, ale nie jest kółkiem krzyżyk. Czy znacie jakąś taką grę, która nie jest kółkiem krzyżyk, ale jest bardzo podobna? Z kubeczkami w dwóch kolorach, Aga, doprecyzujesz? Nie wiem, o czym myślisz, czy o trio, czy po prostu, że dokładacie dwa kolory. Na jakiej zasadzie dokładacie dwa kolory? Być może myślimy o tym samym. Aha, że zasada kółka krzyży. Okej, okay, rozumiem. Ustawienia losując. A czy znacie cztery w linii? Słuchajcie, cztery w linii też bazuje na znanej grze. Gdzieś tam pewnie szwenda po świetlicy lub w klasie w formie takiej gry plastikowej, którą pokazałam. Gra się faktycznie dwoma kolorami. Są żetony żółte i czerwone. Super, Beata, cieszę się. Natomiast słuchajcie, jak ją sobie zrobić? O, świetnie, Iza, bo ona w tej wersji takiej praktycznej, plastikowej jest najlepsza do pokazania. I czy widziałyście, wiecie, gdzie znaleźć tą grę w internecie? Czy wiecie, gdzie ona jest dostępna? Tak, jest w sklepie Play, ale jest też, słuchajcie, do znalezienia wyszukiwarkowo. Jest taka strona, którą Wam podrzuciłam, DigiPuzzle. Jeśli jeszcze jej nie znacie, to koniecznie, słuchajcie, tam można naprawdę powariować z tym, co tam się znajduje. Ja za chwileczkę Wam odpalę ją u siebie i pokażę, jakie zasoby ma ta strona. Bo wiecie, chociaż dzisiaj offline, to tak sobie pomyślałam, że już jesteście na takim etapie, że bardzo często chcecie w ten offline wplatać online i zależy Wam, żeby pewne rzeczy działy się tak, idąc w równych torach, więc oczywiście zdania nie zmieniam. Uważam, że pewne rzeczy wymagają pokazania dzieciom na dywanie i to jest jedna z takich gier, które można pokazać dzieciakom w pełni na dywanie. No ale potem oczywiście wrócić do nich można, pokazując w szkole. Strona DigiPuzzle, w oryginale to są dokładnie digipuzzle.net. Ja Wam rzuciłam bezpośrednio do gry cztery linii, którą mam tutaj. Więc zaczniemy od gry, a potem pokażę, jakie możliwości jeszcze ma. Słuchajcie, no więc gra dokładnie u dzieciaków przebiega tak samo. Ja jestem kolorem żółtym i próbuję ułożyć swoje cztery kółka tak, żeby mieć cztery w linii. Oczywiście czerwony będzie mnie próbował wytrącić tutaj z równowagi. Ja też muszę pilnować, żeby on gdzieś się tutaj nie rozpędził, nie rozpanoszył. Bo mi też zależy na tym, żeby ułożyć swój układ. O, widzicie, on tu już, no jak gdzieś tu. Raz, dwa, trzy, no może tam tu. No, niestety, przegapiłam, słuchajcie, wygrał. I teraz, jak możemy to zrobić na macie? Ponieważ mata, słuchajcie, dlaczego pokazanie tego albo na komputerze, albo w tej wersji gry planszowej jest istotne. Dlatego, że w momencie, kiedy byście od razu chciały to zrobić na macie, to pojawia się taki problem, że dzieci nie widzą tego elementu spadania w dół. Po prostu nie działa im tam grawitacja. Dlatego lepiej, jak pokażecie to w wersji gry i wrzucania żetonów, bądź ewentualnie na ekranie, bo potem one już wiedzą, że układając to na macie, te klocki się będą musiały przesuwać. I teraz tak jakbyście to miało w generatorze kodów w wydruku, widzicie, gdyby dzieci układały to na macie, tak,
O, nawet znalazłem, co się widzicie, jest jednak więcej kolorów. I na przykład układa tutaj niebieski, to potem czerwony idzie tu, i ja nie mogę tego niebieskiego dać tu, jak w kółko i krzyżyk, i na macie, jak dziecko położy, to też mu ten klocek nie spadnie, bo on siłą rzeczy będzie musiał spaść tutaj. Dlatego, jeśli dzieciaki nie złapią tego mechanizmu, no to potem finał jest taki, że będą układać te klocki tutaj. Kółko i krzyżyk tak mogą zrobić. W cztery w linii nie o to chodzi. Więc warto pokazać to dzieciom jednak w takiej wersji wyizolowanej, gdzie faktycznie ta grawitacja będzie działała, ale to jest świetna rzecz, którą potem można zrobić na macie, również w takim układzie. No i cztery w linii też pozwalają na to, żeby wprowadzać tam materiał literowy, materiał liczbowy, który dzieciaki na przykład zasłaniają na macie. Więc też kwestia tak naprawdę dostosowania tego do dzieciaków, które macie i do klasy, z którą pracujecie. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o Digi Puzzle, zakładam, że znacie, ale jeśli nie, to uważam, że jest to, słuchajcie, kopalnia, kopalnia i jeszcze raz kopalnia. Ponieważ zarówno są tangramy, które znacie, są dyktanda graficzne w wersji komputerowej, mozaiki i ja, jak chcę sobie znaleźć wersję do programowania, to sobie wpisuję Digi Puzzle Programming, tak mi najłatwiej. I wtedy pierwsza zakładka, która się otwiera, otwiera nam opcję do różnych gier, które wy robicie też z dzieciakami na macie. Typu układanie sekwencji, typu planowanie trasy robota do danego punktu. Popatrzcie, układ jak z muchy. I tym podobne. Natomiast to, na które chciałabym szczególnie zwrócić uwagę, to są te dwie opcje, które macie tutaj. Czy znacie kod puste pełne? Ja mówię puste pełne, albo zadanie fakt dzieci. Dobra. To słuchajcie, to zrobimy sobie tak. Od tego sobie zaczniemy po przerwie. Ja zachęcam, żebyście w międzyczasie, w trakcie przerwy, przeglądnęły sobie zasoby tej strony i koniecznie ją zapisały, ponieważ to jest taka świetna strona na tablicę interaktywną i jest tu masę pomysłów, które możecie przełożyć na matę. Natomiast zaraz po przerwie powiem jeszcze o tym kodzie puste pełne, podam Wam parę ciekawych stron i linków do przeglądnięcia i potem będziemy miały jeszcze czas, chwilę czasu na pytania. Możemy taką opcję zrobić? Mamy 11:45, więc o 12 spotkałybyśmy się jeszcze na chwilę taką, żeby zebrać sobie te informacje. Dobra? To lecimy jeszcze po herbatkę i o 12 na chwilę przeprostować kości. Ja też chyba tego potrzebuję, bo chociaż się, słuchajcie, niby się siedzi, a jednak jest to męczące. No to widzimy się punkt 12. Do zobaczenia.
No, słuchajcie, za minutkę wracamy, przynosimy sobie kawkę i działamy. Dobra, widzę, że się powolutku zaczynacie już pojawiać, to ja też już do Was wracam. Już chwilę, moment. Super. Jeszcze słuchaj, mam nadzieję, że wbrew pozorom nie resztkami sił jeszcze. Trzymacie się? Słuchajcie, tak naprawdę tak podsumowując nasz dzisiejszy webinar i na to, jak można wykorzystywać gry w kodowaniu, chciałabym, żebyście jeszcze wyszły z takim pakietem informacji odnośnie tego, co jest gdzieś tam dostępne na rynku, gdzie można zaglądać, gdzie można szukać inspiracji i pomysłów. Wydaje mi się, że wbrew pozorom i tak już sporo jest i troszkę pomysły się Wam wyklarowały w głowach, bo taką mam nadzieję. I takie też zamysły są tych webinarów, żeby w takim spokojnym tempie każdą z tych rzeczy omówić, żebyście wyszły z takim poczuciem, że potraficie to po prostu zrobić. Ja wierzę, że potraficie i wierzę, że skoro jesteście tutaj w sobotni poranek, to właśnie dlatego, żeby coś nowego odkryć. Ja sama jestem typem takiego poszukiwacza i faktycznie szperam w internecie, więc mam nadzieję, że to, co gdzieś na koniec Wam wrzucę, to będzie jeszcze taka pozytywna inspiracja, gdzie szukać dalej, bo czasami jest tak, że wspominacie o tym, że cały internet już przeglądnięty prawie, że i żadnych pomysłów, a jest tego faktycznie sporo, tylko warto wiedzieć, gdzie szukać inspiracji. No i właśnie jedną z tych stron takich internetowych jest właśnie ta strona DigiPuzzle, która dostała się wcześniej, ale ona się tak pięknie wręcz koreluje, że się tam odmeldowujecie, że jesteście. Słuchajcie, jest taka strona CS Unplugged. Czy wśród Was jest jakiś nauczyciel, który jednocześnie uczy zajęć komputerowych, ale na przykład na szczeblu wyższym, w klasach 4-8 na przykład? Okej. Okay. Wiecie, wiem, że są szkoły, w których na przykład nauczyciele zajęć komputerowych mają też uprawnienia do nauki w klasach 1-3, w związku z tym mogli poprowadzić grupę. No i to jest takie źródło informacji, które dla nich jest zdecydowanie bogate, ale pozwolę sobie pokazać, co tam też dla Was jest do wyboru, ponieważ CS Unplugged to jest taka strona o zajęciach komputerowych bez komputera. Wrzucam link, sama też odpalę, dajcie mi tylko chwilę. Ja od razu wrzuciłam link do aktywności, ale powiem zaraz, gdzie można sobie poszukać sobie rzeczy. I omówię właśnie jedną rzecz stamtąd. Być może przy kolejnych webinarach będzie opcja, żebyście bardziej szczegółowo zapoznało się z tym, co jest.
Natomiast zachęcam też do takiego samodzielnego poszukiwania inspiracji na tej stronie, bo można tam faktycznie podziałać. Mamy link, już rzucam u siebie. Dobra. Słuchajcie, mamy stronę Computer Science without a Computer, więc możemy sobie sporo tu wykorzystać, natomiast na pewno pierwsza rzecz, która rzuca się Wam w oczy, jest to strona w języku angielskim. Takie rzeczy, które warto wiedzieć. Mamy dwie zakładki, takie, które nas będą bardzo interesować. The Book. I na tej zakładce The Book, tam gdzie mamy PDF Download, jak klikniecie sobie na CS Unplugged, to pobierze Wam się w PDF-ie cała książka, fakt, w języku angielskim, ale być może dla kogoś to nie jest bariera, świetnie opisująca właśnie aktywności na zajęcia komputerowe bez komputera. Więc jest tutaj, to jest taka opcja zebrana w języku angielskim, ale to nie oznacza, że świat się teraz kończy, bo wszystko jest w języku angielskim i nie da się niczego wykorzystać, dlatego że poza tą książką w zakładce Activities, czyli tej, do której ja Wam dałam od razu bezpośrednio link, kiedy sobie wejdziecie tutaj, macie treści podzielone na takie zakresy tematyczne, reprezentacja informacji, używanie komputera w codziennej pracy, przekazywanie poleceń komputerowych i tak dalej. I fantastycznym aspektem tego jest to, że po kliknięciu sobie na niektóre z tych scenariuszy, one mają tam tłumaczenie w języku polskim. Zawsze możecie sobie w wyszukiwarce wklikać język polski i też wyświetli Wam się, które scenariusze mają takie tłumaczenie. Natomiast ja Was proszę, żebyście w aktywnościach kliknęły sobie w tym pierwszym zakresie na presentation. I kiedy wejdziecie poniżej tego zapisu, macie tam aktywne tłumaczenia i jest tam język polski. Po kliknięciu na język polski pojawi się temat kolory jako liczby, kodowanie obrazu. Mamy? Dziewczyno, udało się otworzyć? Aga, nie otwiera się coś? Jeszcze raz. To słuchaj, ja... A mogę od razu link do PDF-a? Słuchajcie, tutaj w materiałach macie wpisane folia użytnika pisma grafoskopu. No umówmy się, że raczej grafoskopem to wbrew pozorom nie dysponujecie w szkołach, już nie. Ale to jest taki świetny scenariusz. Może go widziałyście, może pokazywało Wam dziewczyny na zajęciach. Ale właśnie taki przykład, ponieważ w ogóle te scenariusze na CS Unplugged to są stworzone tak, żeby wprowadzać pojęcia i terminologię taką... fachową, związaną z technologiami informacyjnymi, z komputerami. Dlatego część z tych scenariuszy jest taka świetna do dostosowania w klasach 1-3, część będzie wykraczała troszkę wyżej. Więc jeśli ktoś będzie czuł, że chciałby jeszcze podziałać w wyższym zakresie, albo gdzieś tam prywatnie bardzo przyjaźni się z kimś, kto prowadził Was zajęcia komputerowe, to warto tą stronę podszepnąć. Natomiast ja wybrałam ten scenariusz, dlatego że ja z niego osobiście często korzystam i on się bardzo fajnie wprowadza na macie. Kolory jako liczby, wprowadzenie do tego, jak działa faks, tak? I zaprezentowanie takiego schematu
Tu przedstawia, że kiedy komputer zapisuje informacje, to musi je zapisać w trybie białych i czarnych elementów. I zabawa polega na tym, że pierwsza liczba, która jest tutaj zapisana, mówi nam, ile jest pustych pól, a druga, ile jest pełnych. Dlatego mamy 1, 3 pełne, 1 puste. Potem mamy 4 puste, znowu puste, pełne, puste, pełne. 4 puste, 1 pełne. 1 puste, 4 pełne. I 0, czyli od razu będzie, bo zaczynałybyśmy od pustych, dlatego tu jest 0. 0 pustych, 1 pełny, 3 puste, 1. I tak dalej, i tak dalej. I na stronie DigiPuzzle, to co właśnie Wam pokazałam, tam jest wersja online tego kodu, właśnie liter i właśnie z tworków. I dalej taką integralną częścią tego scenariusza, właśnie między innymi do wykorzystania siatka do pikseli, jest taka karta fax dla dzieci, której dzieciaki odkodują informacje właśnie w tym kodzie. Trochę jest tam dziubdziania, ale dają radę. Jest też przestrzeń do tworzenia własnych obrazków. Tak. I jest taka informacja, którą można uzupełnić dzieciakom, czyli taki materiał dla nauczyciela, o czym warto powiedzieć. I opis, jak działa fax, dlaczego to jest taki prosty komputer, skąd się biorą te piksele. Więc wprowadzamy sobie takie już konkretne pojęcia związane z technologiami. I na dodatek, na dole mamy także rozwiązania tych zadań. Czyli kolejny materiał i na dodatek z możliwością kopiowania w klasie za zgodą, tak jak mamy w dopisku, więc no nic tylko brać i korzystać. Nic tylko brać i korzystać i po przerobieniu tego na takiej zasadzie właśnie unplugged, czyli dwa nowo, po zrealizowaniu takiego zakresu tematycznego, możemy sobie wrócić na kolejnych zajęciach do strony DigiPuzzle, żeby przypomnieć sobie, czy dzieciaki pamiętają tą strukturę, tam właśnie w tych zabawach z programowaniem i bez rozkładania już maty, bez wyciągania karty, sprawdzić, czy dzieciaki pamiętają tą strukturę. Bo pamiętajcie, że masę z tych rzeczy, chociażby prozaiczne kółko i krzyżyk, właśnie cztery w linii, są w wersji online. Więc to, co wyłożycie dzieciakom w wersji dywanowej, zrobicie kod i robi dywanowo, potem wprowadzacie Runmarko jako aplikację. Te treści, które się pojawiają w wersji off, powinny się później integrować z treściami on, więc powinny być przypomnieniem, tak jak w dobrym układzie zajęć, gdzie te treści się nam przeplatają. Dlatego to jest jeden z takich scenariuszy, które możecie wykorzystać. Natomiast no nie sposób omówić dzisiaj wszystkie, ale jeszcze takimi, które według mnie są między innymi interesującymi i dobrymi do wykorzystania w klasach 1-3. Właśnie w aktywnościach jest wykrywanie tego błędu, czyli error detection. Czyli jak szukamy, to jest taka magiczna zagadka z odgadywaniem kwadratów. Nie zdradzę szczegółów, zachęcam do poczytania. Zagadka czy puste pełne? Bo wiesz, muszę powiedzieć, że osobiście, wam to zresztą pokażę na prezentacji, osobiście widziałam realizację tego scenariusza z dzieciaka, zagadka, no tak, to z zagadką się zgodzę, natomiast z zagadką jest efekt wow, więc zdecydowanie się podoba. Natomiast słuchajcie, widziałam układ puste pełne z dzieciakami na macie robione i z klasą pierwszą. I powiem Wam szczerze, że naprawdę ukłon, bo wyszło świetnie, pokazane zarówno na macie, jak i na planszy, jak i na karcie, jak i właśnie z tym przypomnieniem, więc jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Natomiast kiedy dyskutowaliśmy w gronie trenerskim na temat właśnie tego kodu i tego faksu, ponieważ lubimy to zadanie, to jedna z naszych trenerek, Agnieszka Chomicka, właśnie namierzyła też takie zadanie, które jest podobne w strukturze, zwróćcie uwagę, to jest to zadanie po lewej, i mówię do Agi, Aga, trzeba to pokazać właśnie Nicie Pietrzkowskim, że
Zabawa jest taka sama, natomiast na gotowych kartach, jeszcze dodatkowo karty mają oczka i Aga przygotowała kod, który pozwoliła, żeby wam tutaj udostępnić, powiedziała, niech idzie w świat, więc zaraz podsyłam link, niech idzie w świat. Dlatego, że tutaj mechanizm jest ten sam wypełniania tych pól, z tym, że dochodzą kolory, no i dochodzi tam ten element kropek. To jest też baza na takiej, baza z jednej z dostępnych gier, której nazwę wam nie umiem powtórzyć, bo jest fińska albo duńska. Powiem wam szczerze, że nawet jak próbowałam się skontaktować z twórcami, żeby też zdobyć tę grę tutaj w Polsce, bo nie jest dostępna w Polsce, no to chyba się niestety nie powiodło. Natomiast wrzucam wam właśnie od Agi materiał. Bardzo jej dziękuję za to, że pozwoliła tutaj, żeby się z wami tym podzielić. Do kodu, właśnie do tych obrazów, które tutaj macie. Więc myślę, że też opcja do wykorzystania. Słuchajcie, tu jest akurat wersja z układanymi kwadracikami, natomiast to można malować. Można po prostu malować. OK, chyba wszystko nam działa. Już jeszcze się upewnię, czy słuchajcie, wszystko wam dzisiaj przekazałam z tych rzeczy, które miałam w materiałach dla was, żeby coś mi nie umknęło. Dobra. Więc też jak najbardziej słuchajcie, temat do wykorzystania, do wdrożenia, do wplecienia, do połączenia ładnie off i on, więc myślę, że jak najbardziej dostępna i osiągalna forma wprowadzenia między innymi pojęcia pikseli, tym bardziej, że dzieciaki kojarzą to słowo i czasem można nawet pobawić się w taką zabawę, że dzieci próbują odgadnąć, co jest na takim zamazanym zdjęciu i obrazku, właśnie od czego zależy to, że jedne obrazy są bardziej dokładne, inne mniej. Więc kodowanie to są też treści, które za tym idą. To jest też to, co jest w tym tle, poza bezpośrednio zabawą informacyjnym, które wprowadzacie. Więc zachęcam, żeby tego było jak najwięcej i żeby czerpać te inspiracje i faktycznie szukać tych opcji, które są. Dziewczyny, to tak na koniec przed czasem pytań podpowiadam jeszcze strony. No oczywiście, a przepraszam, rozmnoży puste, pełne, faks, jasne i mechanizm zrozumiałe. Przepraszam, że tak pędzę, ale chcę wam dużo informacji wrzucić i potem się obawiam, że czegoś wam nie doprecyzuję, a nie chciałabym takiej sytuacji. Mhm. Świetnie. Super. Dziewczyny, to teraz trochę takie linkowisko na koniec, a potem pytania. Słuchajcie, wspomniane przeze mnie wcześniej smyki kodują, czyli strona, na której można pobrać materiały, zamówić sobie taki pakiet do szkół, gdzie właśnie między innymi mowa o Hello Ruby oraz o pracy z prostymi instrukcjami. Ponieważ im więcej tych instrukcji wplatacie w swoje zajęcia, im więcej możliwości weryfikacji tego, co dzieciaki robią, tym ważniejsze. Czy chcecie, żeby odpalać strony, żeby wam pokazać, gdzie co można tam znaleźć? Mogę to szybciutko robić, nie ma problemu. Okej, dobra, nie ma potrzeby, super. To w takim razie smyki kodują to jedna. Kolejna strona, którą warto znać, to jest Coloring Square. Ja podaję takie strony, które słuchajcie, to są takie rzeczy, które wy robicie online jako nauczyciele, natomiast to są strony do uzyskiwania materiału off, dlatego że uzyskujecie materiały papierowe. Coloring offline, Coloring Square
To jest taka strona, jak sobie na nią wyjdziecie, z dyktandami, ale matematycznymi. Czyli po wybraniu sobie tam funkcji, tematu, księżniczki, Star Wars lub inne i wybraniu sobie opcji na przykład dodawania, odejmowania. Ona jest też anglojęzyczna, ale w pełni do ogarnięcia. Ja mam akurat chyba wartę, słuchajcie. I po wejściu sobie na te różne opcje, macie możliwość wygenerowania sobie dyktant. Dyktant, który możecie też w pełni przełożyć na matę, szczególnie w tym zakresie liczbowym. Natomiast głównie do pracy takiej papierowej, ponieważ tutaj po wejściu sobie w zakładki możecie znaleźć na przykład właśnie charaktery. Muszę sobie przesunąć moje click meetings. Charaktery, na przykład superbohaterowie, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie tu. Ja akurat tak ćwiczyłam z dzieciakami tabliczkę mnożenia i dzielenia. I widzicie, pojawiają nam się różne obrazki z bohaterami. Po kliknięciu na wybrany obrazek, on się nam również otworzy w PDF-ie do zapisania. No i struktura dość prosta, dlatego że mamy działania i legendę, według której kierujemy. No to jest już akurat taki bardzo obfity materiał. Natomiast to, czym dziewczyny ostatnio się też zachwycały, to murale. Czyli takie duże, duże kolorowanki, które można sobie wydrukować w większej wersji. Składające się z kilku opcji. Można też. Więc jest to taki gotowy materiał do tego, żeby sobie przygotować jakiś wątek tematyczny, który będziecie sobie omawiać z dzieciakami. Wydaje mi się, że strona, którą warto zdecydowanie znać. No i oczywiście opcja też taka, w której nie musicie liczyć. A, widzisz, Aga. Jest, słuchajcie, wszystko jest. Widzicie, tu na przykład mamy słonia i teraz ten słoń jest po prostu słoniem składającym się z cyferek, więc widzicie? Oczywiście czasem dzieciakom trzeba przypomnieć, który kolor co oznacza, natomiast można też sobie przed sterowaniem nakleić po prostu legendę w języku polskim i też to po prostu dopisać dzieciakom, więc to jest gotowa rzecz, z której można korzystać, też zapisuje się w PDF-ie, więc nie ma z tym żadnego problemu. No oczywiście są też takie tematy, wiecie, bardzo poważne. Nie otwiera się strona coloringsquared.com. Już wkleję jeszcze raz link, bo to dziwne. Widzicie pięknie obrazy. Wersja dla starszych również. Już podlinkuję ci główną. Spróbuj jeszcze raz. No oczywiście jest Minecraft, który też jest dla dzieciaków jak najbardziej do wykorzystania. Część jest płatna, część jest bezpłatna, ale tej opcji bezpłatnej jest tak dużo, że nie ma najmniejszego problemu i powiem Wam szczerze, że musiałbyście się bardzo postarać, żeby tak naprawdę wykorzystać wszystkie opcje, które tutaj macie.
No i słuchajcie, jeszcze jest właśnie odsetów murali, czyli takie kolorowane, które będą się Wam drukować w częściach. Ja wpisałam tam w wyszukiwarce na dole. No oczywiście pamiętamy, że treści są nie tylko dla dzieciaków, ale jest opcja, słuchajcie, odnalezienia takiej wersji, która się Wam będzie drukować na kilku stronach. I jeszcze jedna strona, która zdecydowanie jest warta uwagi, to jest strona Worksheet Works. Ja znowu podpowiadam takie opcje, gdzie znajdziecie gotowy wzór do tego, żeby sobie to później na macie wykorzystać, bo czasami tych pomysłów brakuje. I teraz oczywiście kopalnia wiedzy, też do przeglądnięcia. Natomiast to, co jest szczególnie tam wartościowe, to w tej części puzzle, poza magicznymi kwadratami, pentomino, które działa na takiej zasadzie, że są klocki i trzeba do siebie je dokładać tak, żeby w końcu brakło miejsca, tam komu braknie pierwszego miejsca, żeby ułożyć jego klocek, też taka fajna gra logiczna, to też oczywiście mamy na przykład tą opcję Secret Map, ja tylko ją akurat pewnie pokażę dzisiaj. Secret Map to jest taka opcja, w której generujecie sobie dokument, w którym na przykład chcecie, żeby było tylko operacje na dodawanie, czyli addition, usuwam sobie resztę, zmieniam sobie na lewo, prawo, bo north, east, west to będą kierunki, będzie nieco trudniej, wybieram sobie opcję A4, bo taki chcę mieć wydruk i tutaj na przykład wybieram, na którą planetę dolecę, są piraci, są misie, są różne tematy, jest opcja surprise me, czyli zaskocz mnie i klikam create worksheet. I teraz, kiedy kliknę sobie tutaj na pobranie Adobe, to w PDF-ie otwiera się moja mapa i otwiera się takie zadanie, które jest też do zrobienia w pełni na macie. Chodzi mi o sam, słuchajcie, pomysł. Dzieciaki wykonują obliczenia, ile musisz dodać do 9, żeby było 13, wpisuję sobie 4 i mam napisane go right. Od tej gwiazdki, która znajduje się tutaj, prawo, wykonuję po 4 kratkach ruch. 1, 2, 3, 4. I tak rysuję całą trasę, wykonując obliczenia, żeby odnaleźć, na której planecie wylądowałam. Ostatnie dziewczyny mówiły, że właśnie super jest to, że jest rozwiązanie. Ja też uważam, że jest super, dlatego że dzieciaki mogą znowu porównać, czy wykonały zadanie prawidłowo, poprawić swoją pracę. Mogą to zrobić bez Waszego udziału tak naprawdę i dojść do tego, na której mapie się znajdują. I znowu opcji tego, jaki zakres matematyczny, co robicie, jest po prostu niespożyty, bym powiedziała. Czy znałyście strony? Uff, no to co? Słuchajcie, to są takie strony, w których się człowiek zakochuje. No i wiecie co, i tak naprawdę mam jeszcze dwie inspiracje ruchowe dla Was na koniec. Świetny kanał na YouTubie. Tu jest nazwa. Zaraz wrzucam link. Wiecie, ja wrzucę od razu link do filmiku, który mnie interesuje, który też pokazuje zastosowanie gry Mastermind. Czy pamiętacie taką grę? Ja w nią nie grałam jako dziecko, od razu mówię. Powiedzieli mi, że byłam za młoda, tak mi powiedziano ostatnio, że musiała jej nie mieć takiej gry Mastermind z takimi pinami, grzybkami, które się układało i odgadywało się, jaki kod jest ułożony z drugiej strony. No właśnie na tej stronie pojawiło się wykonanie tego wersji ruchowej. Zobaczcie.
Niezłe, nie? Słuchajcie, warto sobie tą stronę przeglądać. Struktura ćwiczenia polega na tym, żeby ułożyć kolory zgodnie z tym, co chłopak miał tam z drugiej strony, zgodnie z jego sekwencją ruchów i tak, żeby z drugiej strony znalazł się dokładnie ten sam układ. Natomiast on wykładał tam takie bloczki potwierdzające, że dany kolor już jest dobrze dopasowany, więc dziecko, które dobiegało z powrotem, mogło albo położyć nowy klocek, albo mogło zmienić te, które już są, żeby wszystko zagrało. Więc to jest dokładnie na bazie tej gry właśnie Mastermind. No i słuchajcie, tak na koniec, jeśli jeszcze szukacie jakichś materiałów co do tego, co zrobić ze sobą na sport, tym razem Facebook. I teraz, dziewczyny, dokładnie ta nazwa, która tam jest. Ja zaraz linkuję. I wiecie, to jest taka rzecz, którą sobie warto przy kawie rano poprzeglądać. Poza oczywiście tym, że można tam znaleźć filmik, jak zagrać w kółko krzyżyk, między innymi w ruchu, bo podejrzewam, że już to zastosowanie znacie, czyli układamy sobie na przykład hula hop i gramy z dzieciakami tak jak wyścigi rzędów, żeby ułożyły kółko krzyżyk albo grzybkami sportowymi, albo chusteczkami, woreczkami, czym dysponujecie. Bo to jest taka popularna ostatnio aranżacja tego zadania. To jeszcze takim, który i filmikiem, który ja bym Wam chciała pokazać, jest właśnie ten materiał, i myślę, że on posłuży za taką pozytywną inspirację na koniec. I warto sobie zalajkować ten fanpage. Będą się Wam pojawiały różne ciekawe pomysły. Okej, już go pokażę. Taką grę, którą, słuchajcie, w ogóle wszystkie te rzeczy, które pokazuję, to są takie, których doświadczyłam z dzieciakami, więc mogę śmiało powiedzieć, że to się da zrobić. I wszyscy żyją, żeby była jasność. Więc chciałabym, żebyście zobaczyły jeszcze ten film. Mamy? Słuchajcie, dzieci pewnie zauważyłyście, skakały sobie w takim labiryncie, w tę, którą miały wyznaczoną, i w momencie, kiedy spotykały się z przeciwnikiem, to grały w papier, kamień, nożyce. Ale tak naprawdę kwestia, w co będą grały, czy będzie ci podawało działanie i kto szybciej obliczy, czy będzie ci podawał ruch, który muszą wykonać, czy na przykład pod jakim kątem powinny się obrócić, tak, i wykonać obrót, dwa w prawo, dwa w lewo, ponieważ pamiętamy, że to też o tą edukację przez ruch chodzi, to tak naprawdę kwestia tylko waszej fantazji. Jeśli czasami macie takie zaćmienie na zasadzie, o Boże, co ja dzisiaj zrobię z moimi dzieciakami na zajęcia, to oczywiście nie tylko związane z kodowaniem, ale ogółem, szeroko rozumianym ruchem, rzeczy można znaleźć sobie na takim fanpage'u, na jednym i na drugim. No to dziewczyny, słowem podsumowania, zanim pytania, muszę Wam powiedzieć, że planując ten webinar, cały czas myślałam o tym, czy trafię na taką grupę, w której staracie się działać tak, że
osobno online, osobno offline. Jak mata, to mata. Jak macie tablicę, to łączycie. Jak nie, to nie. No i muszę Wam powiedzieć, że planując te aktywności, chciałam Wam pokazać taką troszkę moją perspektywę, przemycić ją troszkę, ponieważ ja uważam, że zdecydowanie warto łączyć. Czyli warto te zajęcia z kodowania planować tak, żeby te aktywności się przeplatały, żeby szukać opcji wykorzystania czegoś na macie, potem na komputerze, potem na tablecie, trochę ruchu, trochę pracy w ławce, trochę działalności indywidualnej, trochę grup, trochę prezentacji. Ponieważ tak naprawdę dopiero skorelowanie i przeplecienie tych treści pokazuje Wam, czy dzieciaki faktycznie jakąś umiejętność nabyły. Dlatego zachęcam Was do tego, żeby aktywności off i online łączyć, żeby się online'u nie bać, żeby widzieć w offline'ie doskonałą podbudowę do online'u. Wtedy praca na aplikacjach, praca z robotami, praca na tabletach będzie tylko naturalnym przejściem dla dzieci od offline'u. Nie wiem, jakie preferujecie rozwiązania, co Wam się sprawdziło, co nie, ale mam nadzieję, że udało mi się dzisiaj pokazać, że przygotowanie dzieci w tej sferze dobrych umiejętności na bazie codziennych działań, na bazie aktywności, które znają z najbliższego grona, pozwoli im efektywnie zadziałać online. Więc gdybym ja miała odpowiedzieć na pytanie, czy łączymy, to zdecydowanie tak. Natomiast myślę, że każda sobie powinna dzisiaj zadać to pytanie, czy warto to wszystko integrować ze sobą. Mam nadzieję, że propozycje, które się pojawiły, były dla Was nowe i inspirujące i sporo z tego wykorzystacie podczas swoich zajęć. Natomiast jeśli macie jakieś pytania, gdzie jeszcze, może macie coś, czym warto się podzielić, co warto wrzucić, to zachęcam, żebyście taką informację wrzucały na czat. Jeśli o coś dopytać, to też teraz. Jeśli któraś z Was idzie już świętować Dzień Mamy, to zachęcam, żeby w informacji zwrotnej po zakończeniu webinarium wrzucić też informację dla mnie, czego za dużo, czego za mało, czego więcej, czy było dostatecznie dobrze, czy faktycznie coś wyciągacie dla siebie, ponieważ dla trenerów ta informacja od Was jako uczestników jest także bardzo istotna, żebyśmy mogli te webinary udoskonalać właśnie dla Was. Dlatego zachęcam do tego, żebyście taką informację zwrotną też dla mnie zostawiły. Nie tutaj na czacie, ale kończąc tam webinar. No i teraz słuchajcie, do 13 mamy taki czas na pytania. Więc jeśli coś się pojawia, to teraz będę mogła się skupić na czytaniu. Może podrzućcie coś swojego. Więc ja mogę podziękować Wam za tak aktywne uczestnictwo, bo chociaż było Was tak naprawdę 11 osób, to wszystkie się dzieliłyście czymś i pomagałyście mi tutaj działać, bo najtrudniej, jeśli grupa milczy. Więc bardzo Wam dziękuję za tą aktywność, no i pozostaję do Waszej dyspozycji do godziny 13 w kwestii pytań, a jeśli nie, to życzę Wam miłego dnia i mam nadzieję, że będzie on naprawdę owocny i cieplutki pod kątem wrażeń i emocji, które będzie dostarczało dzisiejsze święto i nie tylko. Dziękuję Wam pięknie i jestem dla Was. Dziękuję wszystkim. Zostajemy do pytań.